takiego dziecka nie chcę. Co pan tu dał mi? No to jest pani dziecko. Proszę pani, ono jest piękne i w ogóle zdrowe. Takiego czegoś to ja nie chcę. Proszę mi dać inne, albo ja się wkurzę, naprawdę. Proszę pani, ja nawet nie chcę o takim czymś słuchać. Ono jest piękne, zdrowe, najlepsze pani dziecko na świecie. Ja chciałam dziewczynkę. Nie, pani, proszę pani, co? Co pani? Nie! Co? Nie! Czemu pani ucieka? A ja już nie wracam. Nie, to nie może być prawda. Ona ucieka ze szpitala, wracaj! Pogonię cię! No nie, uciekła mi. Co to za pani jakaś? O Jezu. Pani, to była pani siostra, tak? Właśnie czekaliśmy, aż ona odbierze dziecko. Może pani ją adoptować? Nie mogę zostawić tego dziecka w szpitalu. Dobra, nie ma pani wyboru. Ja stąd idę. Nara! Aha! Czy on zostawił mi właśnie dziecko? Nie! Jego nie... Nienawidzę cię, dziecko. Będziesz hejtowanym dzieckiem. Ręce bolą. 3 godziny sprzątam. Mamo, kiedy będę mógł przestać sprzątać? Cicho bądź, oglądamy film o chomikach. Ja też chcę obejrzeć film o chomikach. Jadro, naleję skonewki, obleję całą umywalkę. O Jezu, to sprzątanie naprawdę jest ciężkie, no. Mama powiedziała, że jeszcze mam naprawić zmywarkę. Nie wiem jak to się robi, więc zacznę uderzać. Czy tu powinna być bomba? Czekajcie, kliknę ją. O Jezu, zmywarka się zepsuła, mamo! Co ty narobiłeś? Jesteś głupim dzieckiem, tak jak mówiłam wcześniej. Mamo, przepraszam, przepraszam, już sprzątam dalej, sprzątam. Już od 6 godzin sprzątam, mogę odpocząć? Nie, sprzątaj dalej. Dlaczego mój brat ma fajnie, no? Bo ja nie jestem bekonem z podartą koszulką. No racja, w sumie trochę wyglądam jak podarta koszulka. Okej, cały dom już jest wysprzątany, mamo. Dosłownie do kropelki. Już 6 kolejnych godzin sprzątał 12. Nawet ohydnie posprzątałeś. Mamo, ja tak się starałem, już jestem zmęczony. Mogę iść spać w naszym łóżku? Proszę. Ty śpisz w naszym schowku. Co? Nie, za co, mamo? Nie. Czemu w tym ohydnym schowku? Tak, masz tu spać. Raz, dwa. Uważaj na karaluchy, bo tam są. A nie, tylko nie karaluchy. Mam słabych rodziców. Mamo, a ja też mogę tablet jak mój brat? Ty nie możesz. O Jezu, dobra, przynajmniej do sklepu. To może jakiegoś batonika zjem albo coś. Mamo, co ty robisz? Wychodź, Elżbietor. A, no dobra, pogram sobie w Brawl Stars tutaj. A ty, synku, zrobisz mi przypał, bo śmierdzisz, jesteś brudny i w ogóle. Więc 3. Nie, mamo, czy ty chcesz mnie wystrzelić? 2, 1, bum! Mamo! Moje plecy, o Jezu, ile kości, złamałem głowę, czy ja złamałem głowę, nie, czemu ktoś mi gryzie rękę, przestań, nie. Co ty do mnie mówisz? Czy ty mnie... Wow! Czy ja będę wychowany przez szczura? Pierwszą lekcją, którą się na mnie nauczysz, to jak być, jak szczur. No nie, ja nie chcę tego robić. Rób, albo cię zrzucę. No dobra. Dobrze, to teraz się zrzucam i tak. Co? Skoro umiesz już chodzić jak nie, to teraz chodź, ukradniemy coś z tej restauracji. No dobra, skoro tak szczury robią... Idę tędy. Mój bracie, czy dobrze robię? Tak. Dobra. To teraz... Okej. Dobra. Restauratorka Malaga. Dobra, bierzemy to. I uwaga, jeszcze to. Dobra, mam wszystko, bracie. Tędy, szybko. Przez drive-thru. O Jezu, mamy wszystko do jedzenia, szczurze. Ty masz... Po prostu tu są lepsze warunki niż w moim domu. Wyżerka, jesteś kozakiem. Halo, co to jest za szczur? Coś to jest groźne. Uciekaj, dziecko. Nie, spokojnie. To jest mój tata, spokojnie. Odsuń się od tego, dziecko, będę strzelać. Nie, proszę, zostaw mojego szczura, tatę. Nie, tato, nie. Co pan narobił najlepszego, tato? Dziecko, gdzie są twoje rodzice? Biorę cię. Dlaczego? Pan jest najgorszy, naprawdę. Już nie roz tak dostałem. Dobra, idę w dal, wyruszam w dal. O Jezu, mamo, wróciłem, wiesz co się działo dzisiaj? Mnie to nie obchodzi, wiesz, nie musisz mówić. Super, kto pytał? Bracie, wiesz co? Co, pozwolisz mi zagrać na swoim telefonie? Nie, weź się odwróć do mnie. Co, się mam się odwrócić, no dobra. Okej, jeszcze sekundka, dobra, przyczepione. Ej, co ty robisz, halo, ej, co? Kopnij mnie? Nie! Haha, kopiemy go! Przestańcie! Nie. Jak ja mam głupią rodzinę, no! Nie! Przestańcie, nie. Czemu mnie sama rodzina kopie, no? Jaki to ma sens? Co tu się dzieje? Nie! Dobra, znudziło mi się kopanie, idziemy spać! O Jezu, dostałem kopię od mojej rodziny, co to było? Okej, dobra, wchodzę za 3, 2, 1. Okej.
Okej, zbieram tutaj rzeczy. Ej, czy to jest włamywacz? Jakiś włamywacz wszedł nam właśnie do domu? Dobra, bierzemy tamto coś, okej. Ej ty, ona się włamuje do mojego domu. O nie, ona ma broń, dobra. Nie, nie ostrzegam, mamy za to, co mi zrobili, niech ich okradną. Okej, tutaj ukradniemy to. Dobra, ja uciekam, ja ich zostawiam, ja nie pomogę im. Nakleili mi coś na tył i jeszcze mnie kopali, spadam stąd. Dobra, powolutku wchodzę. O, a kto tu śpi? Halo, halo, ręce do góry, raz, dwa, raz, dwa. Aha, co jest włamywacz, czemu nasz synek nam o tym nie powiedział? Proszę, nie zabijaj nas. Uważaj na moje paznokcie, nie kajdanuj mnie, o nie. związali nas, halina. O, siema Baconkowa! Właśnie mama mnie wpuściła do szkoły, pierwszy raz mi pozwoliła iść samemu. O, fajnie, Fajrod. Wiesz, że ja dzisiaj dostaję pierwsze robuxy? O, ja też muszę zapytać mojej mamy, czy mi kupi, wiesz, bo ja chodzę w podartych ciuchach. O, i mój piesek nie ma co jeść. Dobra, Fajrod, czekaj chwilę, ja poproszę mamę o robuxy. 3, 2, 1, bang! Wow, ale fajnie wyglądam! Ej, serio fajnie wyglądasz? Ej, fajnie, że ty dostałeś robuxy. Szkoda, że ja tak nie mam. A, ale dalej jesteśmy przyjaciółmi, co nie? No nie wiem, ja mam nowych przyjaciół. Ale ja chciałem pograć z tobą, nie! Baconka, moja jedyna przyjaciółka! Nie! Baconka, czemu dołączyłaś do tych slenderów? Nie! O nie, ona ma fajnych kolegów z robuxami. A jestem biednym dzieckiem bez robuxa. No nie no, podejdę do nich, może mnie za polubią. Hej, mogę z wami potańczyć? Ha, spaduwa! O nie, to są oderzy! O fuj, co oni robią, no! Ach, naprawdę, źle Baconka, że z nimi się zadajesz, a jest ze mną. Ja idę zjeść za moje ostatnie pieniądze jabłko. O Jezu, jestem. Mamo, mogę parę robux, proszę, bo moi koledzy się ze mnie śmieją i w ogóle naśmiewają i jestem smutny, no. No w sumie? Spoko, dziecko, chodź. Mamo, ja nie wierzę, że kupujesz robuxy, serio? Tak, właśnie 10 tysięcy do odwuje. Nie wierzę, serio, co się dzieje? Będę mieć do minusa. Tak, właśnie kupiłam. Mojemu bratu, haha, nie tobie. Co? Nie, nie. Nie. O, mamo, dzięki, wydam kolejne 10 tysięcy robux na nic, haha. Nie, to był prank, super. Proszę, dajcie mi robuxa, chociaż jednego, bo moi koledzy mnie wyśmiewają. O, jakaś bogata pani, dzień dobry, proszę pani, dzień dobry, da pani mi robuxa. Dziecko, właśnie szukamy dziecka do adopcji, może chcesz być z nami? Czy ja będę adoptował? Tak, ja chcę. Okej, bierzemy go, Halina, nie musimy jechać do przedszkola przynajmniej. Co, jeszcze kasę mi dajecie, yo, jakie cudy to się stało tak szybko? Moje życie jest naprawdę bardzo szybkie, yo. Ja, jeszcze szybkie auta, co się dzieje? Dobrze, nasz nowy synku, mamy coś dla ciebie, tutaj jest twoje nowe auto. Co, podpisane w 4 Hero, ja cię kręcę, czy to jest Lambo Babagini? O, a mamo, a mogę jakieś ciuchy nowe? Pewnie. Yo, ale wyglądam kozacko. O, nie gadajcie, czy to też jest dla mnie? Tak, to jest prehistoryczny dinozaur. Zapłaciłem za niego 6 milionów, ale jest dinozaurem prawdziwym. Co? Mam dinozaura. Yo, i jeszcze szczura. Ale kozak, to jest mój tata z przeszłości. O, ale jesteście fajni rodzice. Jakie cuda to się w ogóle trafiło mi? A to jest twój nowy dom. Ja cię kręcę. No to wbijamy na imprę. Pierwszy dzień w domu. O, synku, czekaj! Czemu wy macie mojego synka? To jest moje kochane dziecko! On był porzucony i prosił o robuxy, proszę pani. Ja go kocham i ja mu dawałam wszystko! Prawda, znęcałaś się nade mną! Tylko bądź! Dobra, dacie mi $1 000 000, to was zostawię! Nie dawajcie jej, serio! Dobrze, proszę pani, damy pani, ale oddaje nam pani to dziecko! Synku, i tak mamy dużo pieniędzy, niech weźmie, a będziemy przynajmniej mieli ciebie! O, dzięki, nara! Synku, dzisiaj będę musiała cię zostawić z twoją nianią, ponieważ ja idę na imprę. Mamo, nie, proszę, tylko nie. Nianie, ja nienawidzę niani, no. Zobaczysz, będzie fajnie. O, jedzie, zobacz. O nie, w czym ona jedzie? Dzień dobry, ja, niania. O, witam, zostawię pani chłopa, mojego chłopczyka, dobrze? Pewnie, zaopiekuję się nim jak najlepsza mama. Co tu się dzieje? Czemu wszystko jest bez mojej zgody, no? Chodź tu, malutki, jesteś najsłodszym dzieciaczkiem, jakiego widziałam. Skoro mama poszła, to są tutaj moje zasady. Co? O nie, ona udawała dobrą przed moją mamą, a teraz jest zła. O, słuchaj mnie, chłopcze, masz gdzieś komputer? No, tutaj gram sobie w Robloxa często, jak mama mi pozwoli, nie? Daj mi usiąść na chwilkę. Ale po co chcesz tu siadać? Niech tutaj usunę ci konto na Robloxie. Co? Dlaczego? Ale co ja pani zrobiłem? Nie, dlaczego moje konto na... nie pozwalam. Zostaw to, proszę. No bo nie będziesz grać podczas mojego pobytu tutaj. Ale ja tam mam Robuxy, nie. Moje konto na Robloxie. Nienawidzę pani, no. Wygram się za to, ale to w przyszłości, tylko na razie. Ej, synusiu, obiadek. O nie, to ta znowu niania, babcia Greni, to znowu ona. Dobra, zejdę tam, bo obiadek w sumie jestem głodny, nic nie jadłem. Halo, dzień dobry. Zobacz, jaki pyszny obiadek.
Co? McDonald? No nie wierzę, ja chciałem zawsze. Wow, burger Maxi Kingi. Ej, ty, wara od mojego obiadu. Ty masz tutaj, na stole, zobacz. Ale to jest surowe chyba, wie pani. Dobra, skosztuję. Co to jest? Co pani przyrządziła? To smakuje jakieś ohydztwo, no. Że to jednak zrobimy grillka, wiesz? Grilla? Serio? Ty coś nie wierzę w to, wiesz? Ale najpierw się wykąpiesz, a! Pomocy! Nie umiem pływać. Halo, pani nauczycielko. Jezu, proszę pana! Proszę pana, proszę go reanimować, no! To wpadł sam, serio! Proszę pani, już, mam nadzieję, że nikt go tam nie wepnął. Już dobrze, proszę pana, już dziękuję. O Jezu, prawie się udusiłem. I to wszystko przez panią! Nie, to sam tam wpadłeś. Przecież to ty mnie wepchnęłaś. Kiedyś dosyć, że zrobiłam ci grilla teraz. Grilla, który się pali w tym momencie? Aaa, dzwonić po straż pożarną! Dobra, to już jest twój problem. A, pomocy, jak to zgasić? Co jest? Dobra, dostała karę za to, co mi zrobiła. Teraz idę grać w Robloxa na moim koncie. Dla kukaracza, zgadnijcie, kto ma dzisiaj urodziny, O, siema, ziomki, przyjdźcie na moje... macie prezenty dla mnie. O ja, kozacko, siema. Co dostałem od ciebie? Małpkę, dobra. Jo, dzięki, stary. A od ciebie? Wow, czy to interaktywna zabawka dziecka? O, nawet ofu jąsika. Co to jest za zabawka? Kto to stworzył? A jeszcze jeden prezent chyba. Cześć, przyniosłem ci prezent, tak mama kazała. To pudełko nie wygląda za dobrze, ale nie oceniamy książki po układce, tak? Dobra. Czekaj, czy to jest kanapka ze szczurem? Czemu mi sprawiłaś kanapkę ze szczurem? To nie jest prezent od mojej mamy. No twoja mama kupiła ci Xboxa, ale ktoś go zabrał. Wcale nie ja. Ej, no mamo. Super, jeszcze mnie okradłaś, ja to powiem wszystko mamie. Hehe, nubek. A ja cię dopadnę teraz. O nie, spadaj. Dobra, tu mnie nie znajdzie, będę udawać robuxy, bo mam robuxy na głowie, co nie? O, dobra. Ja mnie tak zdenerwowała, że teraz już muszę się ona nie odegrać, co nie? Uwaga, dobra, podchodzimy. Ona chyba, czy ona śpi? Tak, ona śpi, dobra. 3, 2, 1. A masz, wyrywam ci włosy. Ale troll. Dobra, teraz przestaniesz tego, co robiłaś? Nigdy nie przestanę, zostaw mnie tej bachorze. Dobra. A tak mnie wrościeczyłeś, że teraz. O nie, babcia Granny, nie, to jest wszystko, ale nie Fire to Juniora, bo inaczej użyję kanapki ze szczurem. A, i mam go teraz w mojej torebce. Tylko nie Fire to Juniora. Jezu, jeszcze piszczy. A ty masz iść spać, rozłożę tu bombę, jeżeli wstaniesz, to ona wybuchnie. Co? Nie, no to jest jeszcze zmuszanie do spania, no nie. Jak to bomba wybuchnie, co? Dobra, zanim ona przyjdzie, trzeba nastawić tu pułapki. Tutaj postawię to, okej. Stąd wybiegnę, co nie? Ona się przewróci o to. Stąd wybiegnę, złapię ją wózkiem, wrzucę ją do mojego basenu i zamknę basen. Ale to będzie dobre, dobra. Dobra, weszła, jest, weszła. A, wywróciła się. Halo, co się dzieje? Co ty robisz, bachorze? Czekaj pani, proszę poczekać. I uwaga, siup, okej. I zamykamy. Ach, już mamy mojej nauczycielce, o tak. To nie wiem, czy to takie dobre, ona może się tam utopić. Halo, pomocy. Dobra, szybko, ja muszę ją wypuścić, dobra, cyk, okej. Wychodź, jednak nie chcę cię utopić, przepraszam. Proszę pani, co się dzieje? Chodź tu. A, co jest, babcia Granny mnie goni siekierą. A, nie, szybko tedy. A, co się dzieje, pomocy. A, dobre miejsce to śmietnik, okej. Dobra, hop, okej. I... Dobra, przybiegła. O Jezu, całą noc tutaj przyspałem. Kto to? O, cześć chłopcze, jestem twoją nową niańką. Mama kazała to przyjść. Nowa niańka, siemka! Ty nie będziesz taka zła jak tamta, nie będziesz mi biła? Nie, co? Jakie bicie? O co chodzi? Chodźmy do mojego bunkru. Ale masz kozacki dom, serio. Ej, ty tu pomidorki hodujesz nawet, fajne. Ej, pierwszą atrakcję, którą ci przygotowałam, kochany, jest zjedzenie mojej całej restauracji. Co? Nie, nie gadaj, to jest wszystko dla mnie. Cała linia jedzenia. Dziękuję ci, jesteś najlepsza, nowa Anianio. O Jezu, zjem całe. Ojeju, ale przygrubłem chyba, co nie? Pastasz po prostu i musisz dużo jeść. Jej, jesteś najlepsza, serio. Ej, a wiesz może o tym, że ja mam darmowe robuxy? Co? Jak to masz darmowe robuxy? Nie, nikt nie ma darmowych robuxów. O tutaj, proszę, i musisz kliknąć ten przycisk. I tu masz robuxy. Co ty gadasz? Klik. A, co jest? Ty masz tu darmowe robuxy, co jest? Serio? I to wszystko jest dla mnie? Tak, bierz ile chcesz, możesz wydać na game passy. Jesteś najlepsza, mamo, serio. Znaczy, Janio, naprawdę uwielbiam cię. Zjem robuxy wszystkie.
Nie no, dobra. Dobra, gramy w piłkę. Jeżeli zabierzesz mi piłkę, to wygrywasz to auto. Co ty gadasz? Jezu, to jest najlepsze granie na świecie. Zobaczcie, dostanę... O ja, to jest boli. To jest auto, które do tenisa. Dobra, start, lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. O. Nie bokiwasz mnie, dawaj. Okej, okej, biorę piłkę. A, wbijam, jest, gol, gol, jest. Udało się. No dobra, masz już to auto, weź je sobie. Jest, dostałem nową furę. Ej, i teraz będę się flexować. Ej, a mogę rozpychać na maksymalną prędkość? Pewnie, dawaj. O, dobra, dobra, wpisuję to, wpisuję 200, uwaga. 3, 2, jedziemy. Jezu, jak to szybko jedzie, aż się koła palą. O, dobra, będziemy jechać pod górkę. Uwaga, a co jest? O, o, ledwo co tracę, tracę już panowanie. Okej, okay. O, nie, 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 no. A, oj, chyba rozwaliłem mi nam auto. Nie, no nic się nie stało, kupimy nowe. Jest, jest, naprawdę, jest to tak omienianie na zawsze. Ja nie wiem, czy ja chcę to robić, wiesz, to jest trochę ryzykowne. Masz kask, nic się nie stanie, dobra, jesteś gotowy, odliczam. Ale proszę, się stresuję, no. 3, 2, 1, dawaj, nianiu. Wow, co jest, jak wylecia, au. Wow, mam, nianiu, nianiu. Wow, jeszcze raz się odbiję, co jest. Co, au, au, au. Wow, mamo, to bolało, nie opłacało się tego robić. O Jezu, przepraszam cię, syneczku, no nie, co ja narobiłam. Zrobię, że będziesz mógł latać, jak mi wybaczysz. No dobra. Wrzuć dolara do tej fontanny i uwierz, proszę, to zadziała na pewno. No dobra, ale ja nie wierzę w takie bzdety, no dobra. Proszę, chciałbym latać i co, niby to zadziała, he? He, na pewno, he, niby to miało za... A, ała, co jest, czemu to mnie przywraca? A, co jest, mamo? Nia, ja, pomocy, ja uwierzyłem. Nie wierzę, że to jest prawdziwe po prostu, co? Co się dzieje, no nie wierzę. A, o, mamo, mamo, ja nie umiem przestać, niania, niania, pomocy. O nie, ona mnie nie słyszy, ja lecę, nie mogę się zatrzymać. Pomocy, halo, pomocy, serio. Jezu, jak jestem wysoko, nie mogę się zatrzymać, serio, przysięgam. Jak ja mam... czekajcie, o, może wyrzucę do... przestałem lecieć! Poznałem najgorsze uczucie, bo byłem niechcianym dzieckiem w Roblox. Dodajcie do końca z... Pepe, co rodzina oglądamy? Może ktoś to włączy? Gdzie ty idziesz do telewizora? Sprzątaj! Co? Chyba ty sprzątaj. Ty nie możesz oglądać telewizji. Co ty gadasz do mnie, że ja nie mogę... Jesteś za malutki i idziesz sprzątać. Simonek, weź jej coś powiedz. Simonek. Tato, chodź tu. Czemu ona ci tak nazywa? Nie wiem właśnie. Co tato? Ona nie chce sprzątać, kiedy jej każe. Ja nie jestem ona, jestem... Słuchaj się, Angeliki. Co ty sobie myślisz? Ona ma na imię Angelika? Simonek, co oni mi każą? Czemu ta rodzina jest taka zła kolejna? Nie wiem, jest dobra, jest sobie oglądać telewizję. Czemu ja mam sprzątać akurat? Ja chciałem poglądać Koty 2. O nie. Oh no, ja muszę zawsze sprzątać. Dobra, w sumie to... Ej, to umyję jej mopem burgera. Ten mop był na podłodze. O nie, tata, dobra. Tato, może burgery podam? Podać burgery tato? O, właśnie, tak, obiad, tak. Obiad ja to zrobię, ja to zrobię. Już proszę, tutaj podaję pierwszej mojej siostrzyce najlepszej, tak, proszę. O, dziękuję, dziękuję. Zjedz sobie, no. Jak smakuje? Fryteczek, okej. A teraz burgerka spróbuj. Teraz co ty mi podałeś, dzieciaku? Nic, nara. Idzie za mną. Ej, dobra, nie, ona jest zła jakaś, dobra, ukryję się tutaj na chwilę. O. O, wyjechała, dobra. Ale ją strolowałem mocno. Gdzie jesteś? Mamo! Chor gdzieś uciekł, wiesz o tym? Jestem już, jestem, mamo. O, jest, nie dobra. Słuchaj się jej, ona kłamie. Dobra, ej, czemu dobra, mi zabrałaś siostro? Ja się Alu, dobra, chodź. Tato, a czemu wszyscy dostali burgery? A kiedy ja dostanę burgera, tato? Oj, synku, bo wszyscy dostali. Ty nic nie dostaniesz. Ty masz jeść tą kanapkę ze szczurem, bo wszystko Angelika mi powiedziała, co zrobiłeś. Angelika mówi, skarży Nubek. Szysiona, zjem już kanapkę. O fuj, ale ohydna. Czemu ja muszę... Dobra, już jem, tato, przepraszam. No dalej, ale... jedz! O ty, czemu się zamienił? A, dobra, zjem już. No cię wrzucę do tej mikrofalówki. Aj, aj, Angelika, Angelika. Z kolegami w piłkę na gałę? Nie, nie mam mowy, nie mam mowy za to, co zrobiłeś. Ale ja nie zrobiłem nic złego, no. Nie, jeszcze zaraz dostajesz karę na wychodzenie z domu i na komputer. Kto chce bufet? Ale za co? Ja chcę bufet, siostrzyczko. Za ciebie nie ma już. O, najgorsza rodzina świata. Co? Jeszcze mnie wyzywają? Właśnie przygotowywałem bombę na Angelikę, ale taką fejkową.
A, okej, dobra, to ja ci przyniosę tutaj burgerka, masz zjedz. Dzięki, bo... Simon! O kurcze! Ale mam dobrego brata, ale Angeliki nienawidzę dalej. Simonek, mam plan, żeby zrobić pranka na Angelice, bo ona mnie wyzywa i w ogóle. Robisz dobra. To? No, no. Tam jest, o nie, ona tam siedzi. Idziemy na nią i ja rzucę bombę. Co ja słyszałam? A, co jest? Weszła tu, co na siekierą? Mamo, tato, ona ma siekierę z garażu. A, mamo, czemu nikt mnie nie słyszy? O nie, o nie, dobra, ukryję się w sejfie. Dobra, szybko. Dobra, o nie, ona tam jest, dobra, szybko w szafę, do szafy. Dobra, jest, widzi mnie. Znowu i uciekłem. Dobra, to co, idziemy do tego kina? Tak, już się przebieram, czekaj chwilkę. Co? Czekaj, przebiorę się już, przepraszam, że się nie przebrałem, jeszcze rodzice, już się przebieram. Taki garniturek, o, ale będzie fajnie w tym kinie, naprawdę, no, ja się już nie mogę doczekać, ale no. Ale ty nie idziesz do kina z nami. Co? No, mamo, nie tato! Jedziemy, no, nie, no, może weźmy go. No właśnie, tatuś najlepszy. Nubek, Angelika Nubek. Co ja zrobiłem? On był bardzo niegrzeczny, uciekał przede mną. Nie, weźmiemy. I nie chciał sprzątać. Nie, no nie, właśnie, nie, weźmy. Czy idziemy? Simon, czekawał cię, jeszcze Simona wzięli. Musisz zostać. Nie. What? Nie. Nie, Fajerowcik musi zostać. Bo nie posiedzę. Tylko ich idę pośledzić, wiecie? U mnie tak wkurzyła ta Angelika. O, idzie tam Simon. Nawet garnituru nie założył. Dobra, idę ich pośledzić, wiecie? Ja nie będę się dawać. Naprawdę, ta rodzina jest zbyt dziwna. Oni nam limuzynę mają? Ej, to jest mega bogata rodzina. Dobra, idę tam. O, tylko się nie wywalić. A! Ła, nogę chyba złamałem. Nie, no dobra, nie. Tylko zwichnąłem. Dobra, idę tędy. Oni gdzie idą? Ej, Simonek! Sejbobek! Tak, proszę mój bilecik. O nie, on wchodzi, nie słyszy mnie. Dobra, ujo, oni idą chyba na najlepszy film roku. Bobuksy. Zobaczcie, bobuksy, serio! Give bobuksy. Dajcie bobuksy, tak się... Dobra, nie zobaczą mnie, tylko... Ja, na czym oni są? O nie, FBI tam coś robi. O nie, dobra, ktoś tutaj jest jeszcze, oprócz nich. O, Simon śpi, dobra, Angelika śpi. To ja sobie tutaj stanę. Ej, albo im streluję film. Patronuję, na, zmienię dźwięki. O, ale krzyki teraz tam są przeze mnie. Ej, co to jest? Tato! Uchodzimy za szybko. O nie, o nie. Co ty tu robisz? Nic, nara. To taki fajny film był. Simonek! Dobra, Simonek, za to, że nam zniszczyłeś kopię filmu i zaprosiłeś tutaj swojego brata, idziemy ciebie gdzieś wywieźć. Jak wywieźć mnie? Co jest, Simonka? Nie, Simonek, czekaj! Czemu oni się słuchają tej Angeliki? Dobra, nie, wchudzili mnie. Czekajcie, muszę ogarnąć skądś rower. Rower. Idziemy, wow, ale speed to jest! Ej, ona nie jest taka wolna, jak myślałem. Ej, dobra, widzę ich. Co tu się dzieje? No dobra, nie, Simonek, chodź za mną. Czemu ta rodzina jest taka dziwna? Nie tu. Tutaj, skakujesz tu. I dlaczego on tu co jest? Nie, mogę tego zrobić. Nie! Dobra, kopiemy! Wrzucili go do grobu! Nie, co się tam dzieje? Zakopują Simonka, o nie, dobra, muszę go jakoś wykopać, szybko. Co tam się dzieje? Ta rodzina jest mega dziwna. O nie, ukryje się bardziej. Ej, czy tam coś chodzi? Nic nie chodzi. Wiecie co? Chyba trzeba się zbierać, idziemy. Dobra, spadł. No nie, Simona zakopali w jakimś grobie. Dobra, idę go odkopać jakoś, czekajcie, z rękoma spróbuję. O! Simon! Nie! Simon, nie! Czy ty żyjesz? Sejbobku, halo? Sejbobku, dobra, biorę cię, chodź! O Jezu! O, żyjesz, dobrze, ale dobrze! Był upadek. No, naprawdę! Czekaj, chodź, musisz nie wyskoczymy stąd! Oh no! Dobra, czekaj, musimy podsadzić jakoś czy coś. Jedwaj. Wyleciałeś? Jest! O, nie, jeszcze raz! Dobra, Simonek, jest! Wyszliśmy! Jezu. Udało się! Jezu, co to było? Naprawdę, Simon, teraz musimy zaprzestać temu, bo oni to zrobią ze mną jeszcze. O nie. Bra, wiesz co? Mam plan, musisz mi w tym pomóc, Sajbobek. Simon, jesteś gotowy na wjazd? Tak, lecimy! Gotowy. Ty podpalasz dom? Ja gram na gitarze. Oni się nie skapną. Więc podpal im dom po prostu. Wiesz jak to zrobić, go ogarniasz. Pewnie! Siema, rodzina! Siema, no! Patrzcie na mnie, O! Wow, Simon! Dobrze, uciekaj, Simon! Simon, spadamy, dobra! Czekaj, jednak im otworzę, Cyk, dobra, szybko uciekaj! Nie, co otwarte, dobra! Spadamy, nie! Simon, spadamy! Nie, Simon, jaki ty jesteś powolny, Sejbobku! O nie, zabrali go, biorą! Wsiadaj do tej fury, dawaj! Dobra, już wsiadaj, uciekamy im, jakim cudem ty uciekłeś, dobrze! Co oni? Nie, myślałem, że lecą za nami helikopterem, już się dziwiłem, naprawdę, to było dziwne. A to chyba nie oni, nie? Simonek, teraz pójdźmy na swoje, wiesz, ja nam postawię domek, wiesz? Ten, taki. Mi się podoba! Ej, czekaj, on będzie gigantyczny, serio. Dobra. Jezu, ten tam jest taki ładny jak moja minka. No, co? Simonek, ale co to jest? Dobra, bierzemy ich
Ołaj. Kurde. Co wy nam zrobiliście? Czy wy jesteście normalną rodzinką, czy jakąś nienormalną? A, pomocy. Gdzie wy nas zabieracie, no? Czemu ona kieruje? Czemu Angelika? Czemu wy się wszystko dla niej zgadzacie? Nie, Angelika. Nie, no nie. Simonek, co się stało? Nagle... przywiązali nas tu! A, wypuszczajcie nas! Co jest? Ej, czuję się jak w filmach jakiś. A, ale nie, to w sumie niedobrze. Pomocy. A, czekaj. Witajcie! Kto to nie jest? Przebieracie się? Robicie makijaż i się przebieracie i idziecie na top model. Na co? Co? Na top model? Tak, tutaj macie makijażystkę, ona wam wszystko... Nie, no makijażystka nagle zmieniła cały ubiór. Simonek, chodź tu. Ja nie chcę dobrze. Ja też nie chcę. Wiesz co, Simon, ja mam pomysł. Ty? Dwa. Ja! A masz, Włosy ci wydzieram. Hehe. Jestem dzieckiem, mogę to robić. Haha. Nara, nara. Wybiegaj stąd, albo ci właśnie pociągnę włosy. Uciekaj. Uciekamy, Simon. Jest, udało się. Uciekaj przed nią, uciekaj lepiej. Dobra, musimy iść na policję teraz. Zgłosimy was wszystkich. Biegnij, pani makijażysko. Idziemy ich zgłosić. Zawsze dobre zakończenie. Nie. Co ty zrobiłeś? Przecież nie powinnam siedzieć. Nie oddamy ci kluczy. Nie ma co, nie ma nawet pytać. Ja sam wyjdę i tak. Nigdy? Nigdy? Dobra, to pa! Nie, nie, nie wychodzisz stąd, nie, nie! To miało być dobre zakończenie! Spadaj, nie! Czekaj, złapię ją! Nie, no już zostałem porzucony przez mamę, adoptowała mnie jakaś zła rodzina, ale w moim pokoju znalazłem wróżki, które dawały mi wszystko, nawet moc latania na Brookhaven! Oglądajcie ten odcinek do końca! A wirusowany komputer! Jesteśmy biedną rodziną! Dlaczego tak jest, mamo? Czemu zawsze jesteśmy biedni? Nie stać nas na pieniądze, nic nie mamy. Nie stać nas na pieniądze. O Jezus, telewizja w ogóle nie działa. O, chociaż jakieś jedzenie, marchewki, proszę, bo jestem taki głodny. Muszę ciebie oddać do adopcji, bo nie mamy na jedzenie, na nic jam. A co to jest w tej lodówce? Czy co, do adopcji? Atrapy. Mamo, proszę, nie oddawaj mnie, no. Please. Zobacz, sama lodówka jest atrapą, no, no. Nawet ta ściana jest... Mamo, nie, proszę, nie dawaj mnie tutaj, proszę, ja będę tak smutnym dzieckiem. Będziesz tutaj lepiej, znajdziesz lepszą rodzinę. Nie, mama mnie oddała do adopcji, no, mamusiu. A, chociaż mój kolega, o, zrespię dziecko, czemu zrespiłem dzieci? Ale mamo, no. Nie, już przyszła rodzina, nie, 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 proszę, tylko nie oni. O nie, oni są w kariturach. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, o cześć dzieciaczku. Cześć, ja się wstydzę, może nie podchodźcie, dobra? Powiedzcie nie, tylko... nie, podejdź tutaj, podejdź. Dobra, podejdę, ale wy nie jesteście zli, bo trochę wyglądacie. Nie, 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 po prostu jesteśmy opanowani i ustawieni dobrze. A, pomocy! Nie, nie chcę. Już podpisaliście papiery tak szybko? No nie, jestem w jakiejś nubowskiej rodzinie, no. Synku, wysprzedaj swój cały pokój albo wyrzucimy cię z tego mieszkania. To jest zła rodzina, miła rodzina, tak? O Jezu, trafiłem na najgorszą rodzinę. To mogę wziąć chociaż odkurzacz. O Jezu, odkurzę wszystko, mamo. Szybciej! O Jezu! A, przynajmniej sobie pójdę. O, to jest mój pokój, tak? Czy jest wszędzie jakiś Co? Co ja słyszę? Halo, przepraszam, czy ktoś mnie wołał? Mama? Chodź do ściany. Co? Do tej ściany? Nie. Halo, ktoś mnie woła? Proszę się powiedzieć, bo ina... Co? Czy tu jest przejście? Co to? Hej! Hej! Kim wy jesteście? My jesteśmy twoimi wróżkami chrzestnymi. Tak. Nie, 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 ja nie chcę z wami żadnych wróżek, ja nie chcę. Co to jest? Czemu to jest przy moim ścianie w ogóle, w mojej ścianie? Możecie mnie zostawić. No my możemy zrobić dosłownie to, co chcesz. To, co ja chcę? Czyli, czekaj. Czy mogę powiedzieć, co dosłownie chciałbym w tym momencie? Tak. A jakbym chciał na przykład pizzę? Co? On ma pizzę? Co jest? Macie pizzę? Ej, dzięki! Co się dzieje? Dostałem to, czekajcie to! Oni są w mojej supermocy, czekajcie, czyli teraz mogę poprosić dosłownie o co chcę? Możesz na nas robić rzeczy, to są dwie zasady jedynie. No spoko! A mam, no, i tak nikogo nie chciałem zabijać. O, no, no, raczej to jasne. O Jezus, ale dobra ta pizza wróżkowa. Ej, bo ja nie mam telefonu, bo rodzice całe dnie mi zabraniają. Ej, a co jeżeli byście mi mogli dać iPhone'a 12, 13? Możecie? Tak, proszę, dwa iPhony? Proszę. Dwa iPhony, jo! Dzięki wielkie, Jezus! Ej, mogę grać w niego wszystko. Tak, tu jest wszystko. Jezu, wróżkowie, jesteście po prostu najlepsi. Mogę wszystko poprosić. Bo ja chciałem strollować rodziców, bo oni ogólnie są źli dla mnie czasem. Ale chodźcie, patrzcie. Chciałbym im zainstalować wirusa na telewizor, dobra? Czy to jest możliwe? Tak, pewnie. Jakiego wirusa? Kotka exe, tak, żeby się wystraszyli, dobra? Wyłączyły się.
O nie. Cholipa, co tym telewizorem zrobiłaś? Co to jest? Uciekajcie, uciekajcie, wróżkowie, szybko za mną! Halinka, to ja jestem męczem tutaj, ale weź na go się podłoń, to co jest, ja się boję ratunku! On się boi, ale go strollowaliśmy. Dobrze, dobrze, to wyszło. Ej, w sumie, ty jesteście najlepsi, wróżkowie, serio, nie wymyślałem, że będę mieć takich kolegów. A skoro jesteście najlepsi, to chciałbym kolor tego domu na czerwony! Ale nie myślisz, że to trochę brzydki kolor? Nie, to jest spoko. Wow, ale kozacki kolor, serio! Ale mama się wkurzy za ten kolor. Nie no, Halinka, to jest za kolor, czemu mieliśmy nie robić remontu, jaki brzydki. Ale rodzice są wkurzeni. Dobra, już dostali karę odpowiednią. To teraz chodźmy na miasto. O Jezus, ale fajnie jest sobie pochodzić. Czekajcie, wróżkowie, chciałbym mieć nowe ciuszki, da radę? Tak, pewnie. Wow, dzięki wielkie. Ej, a wy umiecie latać może? Tak, pokażemy ci nawet, chcesz? No spoko, jak wy latacie niby, pokażcie. Serio się da latać na Brookhaven? Co to ma być? Co jest? On leci, halo! Ej, jaki cudny wróżku, ja też tak chcę, mogę? Pewnie, zrób to co my! Okej, okay, dobra, to czekajcie, mam już tą moc. O, o, jo, jo, czy ja lecę? Wow, co się dzieje? Wow, ja latam po Brookhaven! Ale kozacko, serio! Wow! To jest najlepszy dzień mojego życia, serio! Ej, czekajcie, czy mogę was złapać w locie? Łapię go, łapię cię, łapię cię! Wow, złapałem! Wow, lecimy razem! I do sklepu, i nad sklepem! Wow, wow! Ale fajowo, serio! No nie, nie umiem latać! Ale i tak dalej będę latać, wow! Syneczku, dlaczego ty latasz? Nara, tato! Ej, dobra, wróżkowie, wywieźcie mojego tatę na Mount Everest, proszę! Na Mount Everest! Szybko, zamieńcie go! Dobra, synku, jesteś uziemiony! Róbcie to, wróżkowie, dawajcie teraz! Co? Gdzie jestem? Synku! O Jezu, jak ty zimno! Jesteś na Mount Everest, nie musisz się niczym martwić! Dobra, wiecie co? Zrobiło mi się żal, tatusia, proszę, przywróćcie go! Spoko, przywracamy, jest za chwilę za domem! Co? Za domem biegnę już, tato! Gdzie jesteś? O! Tam jest chyba na górze, to... O, cześć, tato! O, syneczku, oj, byłem na jakiejś górze, przepraszam, już nigdy taki nie będę. O, to fajnie, o, dzięki za pioneczkę, tato, a nie jest ci przypadkiem zimno? No właśnie, synku, co to jest tak zimno? No bo byłeś na Mount Everest, dobra, czekaj, ja zrobię to. Szybko, wróżkowie, ciepło zróbcie, dobra? Mega gorąco tutaj, żeby tacie było gorąco, dobra? Pewnie, już się robi. Czemu jesteście czerwoni? Aż tak gorąco jest wam? Syneczku, tak, a do kogo ty w ogóle gadasz? Do ściany, czy do mamy? Co, wy nie widzicie wróżek? Serio? Pali się coś! Uciekajcie, nie aż tak gorąco, wróżki, co wy narobiłyście? Pali się, już wiem, dlaczego było tak gorąco. Dobra, spadajmy stąd, nie. O Jezus, tata jest na mnie tak wściekły, że wysłał mnie do szkoły z internatem. Co ja teraz mam zrobić, wróżkowie? Nie będą się znęcać, nie, nade mną? Nie, nie martw się, kolego. A, dobra, to ja też wbijam. W sumie, to czego można się bać w takiej szkole? O, siema, bachorze! Wróżkowie, proszę pomocy! No i co tam, nubeczku mały? Co robisz? Tutaj w nowej szkole jesteś? Dobra, wróżkowie, proszę, zlagujcie im komputery, proszę! Już się robi, kolego! Oni dostali laga wszyscy. Zobaczcie, ona się zbagowała, ona... Ja, dziękuję, wróżkowie, to jest najlepszy prezent na świecie. A, no i zlagowani. Ej, a można ich odlagować jakoś, czy nie? I teraz, jeżeli możecie, to zmieńcie ich w dziewczyny, dobra? Wszystkich, znaczy ją w chłopaka i ich w dziewczyny, to będzie mega beka. What, udało się, oni są chuj, dziewczyny są chłopakami, a chłopak... Ja, ale teraz będą wkurzeni, o nie. Dobra, odejdźmy kawałek i ich odlagujcie, dobra? Okej? Okay? Chodźcie, proszę, wróżkowie. Dobra, odlagowali się. Gdzie on jest? Ej, lepiej spójrzcie na swoje outfity! Co się stało? Co ty zrobiłeś? Uciekajmy szybko, wróżkowie! Co się tam odwaliło? Ale mam pomysł. Ej, możecie mój ołówek zmienić w coś, co będzie mi dawać pełni w życiu? Taki zaczarowany ołówek. To będzie mocne. Oka, już jest zmieniony. Lamborghini? To wtedy dostanę Lamborghini? Co wy gadacie? Dobra, rysuję tu kółko. Rysuję takie coś. To wygląda. Robimy tutaj okno. Malujemy tu też kółko. Cyk, narysowane, dostanę. Patrz, co jest przed szkołą. O, przed szkołą jest moje, nie, no co to jest. Chciałem Lamborghini, no. Ale narysowałeś coś takiego. A, no raz, ja nie umiem rysować, sorry. No to jedziemy, gotowi, chociaż nie mam prawo jazdy, ale ja. Czemu za nami leci dym? Jest tak szybkie, że aż się pali. Pomocy, o, nie, ktoś idzie. O nie. Potrąciłem ją, wróżkowie, co my teraz. Ona umarła, czy ja zabiłem. Nie, 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 ja muszę uważać na drogach. Wszyscy uważajcie na drogach. Nie, wróżkowie, możecie to jakoś odkręcić, proszę. Pewnie, odżywimy ją.
Serio? Co się stało? Czemu ja leżę? A, idę z powrotem do pracy, no. Przeczyliście ją, ale jesteście kozaki, Jezu! Mogę was wykorzystywać do dobrych czynów, tak? Ach, ale fajna i bezpieczna jazda była. Ej, wróżkowie, mam ostatnie pytanie, proszę. Ja chciałbym bardzo, ale to bardzo poznać właściciela gry Brookhaven. Na pewno tego chcesz? No tak. Ale na pewno, bo on jest trochę straszny, no. No tak. To chodź za nami. O Jezus, o nie, o nie. Co to jest za miejsce? Ja! To jest jakieś ukryte miejsce, ja tu byłem kiedyś. A skliknij to, co pod biurkiem. Co wygada? Serio? Gdzie jestem? Halo? Halo? Dobra, to jednak nie chcę, cofnijcie to. Nie możemy, już za późno. To ja w ogóle nie chcę z wami współpracować, zostawcie mnie. Serio, chcesz nas wypuścić? Skoro nie chcecie mnie wypuścić, to tak, muszę. Dobrze, a więc żegnaj, chłopcze. Jest, udało mi się wrócić do normalności, w końcu. Dobra, ja już tu zostaję zwykłymi graczami. No i papa wszystkim, już nigdy więcej wróżę. No, rodzice mnie wykopali z katy i muszę spać na jakimś... moje plecy, w ogóle jak ja postawiłem ten namiot. To jest jakiś nowy update w Brookhaven. Dostałem tylko piankę do jedzenia, której nie mogę dotknąć, bo ona jest tak daleko, zobaczcie. Ach, cześć rodzice, co tam u was? Tato, nawet mi dzień dobry nie powiesz. Mamo. O Jezu, no. Rynek, siadaj i nie gadaj. Jezus, moi rodzice są okropni, naprawdę. Ach, dobra, skoro i tak mogę usiąść, to spoko. Pieski 3, to mój ulubiony serial, naprawdę, tato. Cieszę się. Ku, ty miałeś posprzątać bardziej niż oglądać ten serial. Simonek może sobie normalnie siedzieć, czy co? Simonek to jest ulubione dziecko, a ty jesteś zwykłym noobkiem. Nie, on mnie nazwał noobkiem, co za ham w ogóle, no. Ach, no dobra, w sumie to mogę posprzątać, co nie? Simonek, a ty? Czemu on cię trzyma w ogóle? Ale pyszny bugek, tato. Dobra, nieważne, on zawsze je. Ach, dobra, wszystko jest zmienione na kolor niebieski. Wszystko idealnie posprzątałem, wymyłem. I zobaczcie, jak to jest piękny dom w tym momencie. No to jest najpiękniejszy chyba w całym Brookhaven. Dobra, ej, spytam się rodziców. Jaki piękny dom, synku, naprawdę. Co to jest za ohydztwo? Niebieski to mój najgorszy kolor. Pralka czy lodówka? No, jaka pralka czy lodówka? Simonek, co oni mi każą zrobić, Simon? Co, fajucik? A nie tam sobie. Oni mi każą pójść do lodówki. Właśnie tu! Co? Mam wejść do lodówki? Przecież to jest nienormalne, no. Ach, no dobra, wejdę już, Jezu. Najgorsi, zimno, rodzice. No i mnie zamknęli, nie. Simonek! Wstyko mi, fałciku, nie mogę nic zrobić. O Jezu. Zimno mi. Ale przynajmniej mam pizzę, tak. jednak jest zimna i lodowata cała. Minęły 2 godziny, jestem całym zamrożony. Co, on jest zamrożony? Dobra, idę po niego. Tato, cały jestem niebieski przez ciebie, no. Synku, cicho bądź i teraz marsz dzisiaj do szkoły. O, do szkoły, w końcu tych głupich rodziców nie będę widzieć na oczy. Ach, Simonek, zobacz, co oni mi zrobili, cały jestem zamrożony. Fajucik lodzika może? Nie, nigdy lodów, no. O Jezus, okropna rodzina, no. Dzień w szkole. Ej, Simon, czemu ty masz taki mały plecaczek, a ja mam takie coś na plecach? Ponieważ ja mam takie coś, rodzice mi pozwoli wziąć. Bo ty masz tableta, no tak, a ja nie dostałem oczywiście. Tu jest kamper, ale śliczny, tu mamy ten, ale nowy, super. Och, tatusiu, dzięki, że masz taki fajny kamper, naprawdę. Ale synku, ty idziesz na piechotę, masz się przebiec. Ktoś dobrze mówi, dobrze ci to zrobi. Co? Simon, a co ty o tym sądzisz? Przecież to jest chamskie. Jeź, no fajucik, ale ja nie mam nic do gadania tutaj. No racja, dobra. Simonek, to ja was dogonię. O Jezu, jaki ciężki plecak. Dobra, no i mi odjechali, odjechali mi szybko, no, nie zdążę, nie. No nie, najgorsza, jeszcze ten ciężki plecak. O nie, najgorsza rodzina. Hej, ja nawet ich przeganiam, oni są tacy wolni. No nie. No i mnie wyprzedzili, tak, ale w sumie to ich wygrałem z nimi. Ach, dobra, idę do szkoły, cały zmrożony. Dobra, synku, dotarłeś do szkoły, ale dostałeś 5 z minusem. Co? On dostał 5 z minusem? Dobra, raz, dwa, oddawaj pieska, on cię zmienił. Nie, nigdy wam nie oddam Firewatcha Juniora za żadne skarby. Zostawcie mnie. Szybko, nie, oni chcą mi zabrać pieska. Szybko. Dobra, to jest mój ukochany, ja go nie zostawię. Nie. No i czemu tu się nie da przeskoczyć, jakie głupstwo. No i super. No, także zabieram go. Nie, Firewatcha Juniorze. Zostawcie go, no, bo zaraz wam przywalę. Ale się wkurzyłem w tym momencie. Teraz się tak wkurzyłem, że wyjmę siekierę. Nie, dobra. Przesady, może się zaliłem. Wyjmę coś, czym nie wiem co to jest, ale idę ich pobić. Ja naprawdę nie mogę tak czekać. Wrzucę go do szafy.
Nie, proszę! Proszę, nie! Simonek, widziałeś, co się stało? Fajut, jutro go odzyskamy. Jutro go odzyskamy? Pomożesz mi? Naprawdę? Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Minęło jakieś 3 godziny, już się powoli ściemnia, rodzice poszli na drzemkę, a ja postanowiłem odebrać mojego pieska, tak. I Simon w ogóle śpi z nimi, co nie? Powiedział, że się boi, żeby... O, zobaczcie, zobaczcie, to jest Simon. Dobra, trzeba uważać, żeby mnie nie usłyszeli. Simon, cześć! Dobrze, że mnie nie słyszą, co nie? Fajut, idź stąd, to twarz! No chciałem pogadać z tobą, wiesz, nie możemy ich obudzić. Nie tak głośno! A, dobra, czyli głośniej, tak? Powiedziałeś. Nie, idź stąd, poślij. Nie no, dobra, idę stąd. Sorry, Simon. Dobra, musimy znaleźć miejsce, gdzie jest Fajrod Baby Junior. Tutaj? Tak, może w sejfie jest, proszę, bądź w sejfie. Tak, jest, był w sejfie. Jest, udało się, dobrze, to bardzo dobrze. Teraz muszę iść tędy. Okej, okej, o nie, rodzice. O, jest, udało się, baby juniorku Fajrocie. Och, dobrze, że jesteś Fajrocie juniorze, dobra. Dobra, cyk, postawimy sobie to, postawimy to. O, idę spać, jeju. Dzisiaj ważny dzień, mój brat ma urodzinki. Przyniosłem mu prezent, tak naprawdę to spakowałem tam po prostu. No co, no trawę, no i jakieś ziemię, żeby miał na dla uprawy, wiecie. No nie mam pieniążków, bo rodzice mi nie dają kieszonkowego, no i wiecie. O, są tu ludzie, dobra. Na. Wszyscy tańczą, yo. Jaka impreza. Za pistolecik na kółki, o, zawsze wow, pistolet na kółki dostał, ej, to pobawimy się razem. Dobra, ja mam fajniejszy prezent. Kajdanki takie zabawkowe? Ja, kajdanki zabawkowe. I? Uwaga. Nie, no nie musiałeś, nowy telefon. Co? Nowy telefon? Dobra, mój będzie najlepszy. Simonek, wiesz co ci przyniosłem? Patrz, zebrałem ziemię i trawę i przyniosłem ci ją do uprawy. Fajne, dzięki. Tato i mamo, słyszeliście, co kupiłem mojemu bratu? Co, ty kupiłeś taką ochytstwo? Naprawdę, weź się wstydź za siebie. No Jezu, zawsze mnie hejtują, ja tylko chciałem... Nie miałem pieniędzy, tak, na inne rzeczy. Nie przejmuj się, Fajut, liczy się gest. Właśnie, liczy się gest i kupiłem koledze ziemię na urodziny. Wow, nawet tort jest Simonek, to Simonek chyba pierwszy ma kęsto, nie? Halo, co wy zaczynacie jeść tak po prostu? No nie, nie jedzcie tego, no nie, no i dla mnie nic nie zostanie, ja też chcę. No nie, wszyscy się rzucili, ja nic nie dostałem. Ej, Simon, gdzie my jesteśmy? No to jest Faju taki pokaz talentów. Rodzice ci nie pozwalają, ale chodź ze mną. Pokaz talentów twojej rodziny? Ej, a może coś wygrać? 100 000. 100 tysięcy robuxów? O ja, to będziemy bogaci. Dobra, chodź Simon, idziemy tutaj. Ale ja mogę, czy rodzice mi zabronili? Zabronili, ale chodź ze mną. Dobra. A Simon, co ty będziesz prezentować? Bo ja na pewno będę grę na gitarze, tak. No właśnie, ja się troszkę stresuję, Fajut, i nie wiem zbyt, taniec. Ale coś wymyślę. Może taniec? Taniec? Przecież to jest świetny pomysł, Fajut, dziękuję. Yes! Dobra, to teraz ja idę na gitarę, to iść pierwszy, dobra? Pierwszy wychodzi Simon, który pokaże nam taniec breakdance, zapraszamy! To ja! Dobra, Simon, wierzę w ciebie. O, ale dęsy! Wow, Simon, dobrze ci idzie! Wow, nawet bije brawa. Och, fajnie by poszło. 3 gwiazdki! O, dziękuję, Fajut, 3 gwiazdki dostałem! Jest, super! Dobra, teraz moja kolej. Uwaga, teraz dobra. Teraz następny wychodzi Fajrout z gitarą! Dobra, 3, 2, 1, 0. Kiedyś grałem na gitarze, a teraz jestem noobkiem i robię robuxy. W sumie to było przepiękne, wygrywasz! Wygrywam? Masz 100 tysięcy dolarów! Jest, wygrałem, Simon, słyszałeś? Wow! Fajr, czyli co teraz, co mi kupić? Mamy 100 tysięcy robuxów, yeah! Jesteśmy bogaci! Tak, to nie może być, miał wygrać niebieski. Co to ma być? Przecież to są jego urodziny. Jak ten zielony to dostanie normalnie w domu? Ach, wracam do domu jako milioner, 100 tysięcy robuxów, to ja teraz wydam to na wszystko. Rodzice to wzięli, więc myślę, że mi dadzą za chwilkę. Dobra, mam nadzieję... Nie, co? Rodzice, co wy robicie? Czemu palicie kasę w tym? Co? My musieliśmy zrobić opał, a ty nie powinieneś tego wygrać. Co? Mamo, ty też? No co? Słuchaj się, taty. Nie, no, oni mi palą kasę. Nie, tego już jest za wiele. Oni się nade mną znęcali, więc w tym momencie muszę zrobić zemstę. Tak, to będzie zemsta. Dobra, zedytowałem kajdany Simonka, żeby były tak mocne, że po prostu złapią ich dwóch, więc teraz idę, muszę tylko tutaj. Kajdanki, a masz! Dobra, idź jeszcze mama, szybko. Co ty robisz, synu? Nieważne. O, mama. Kajdanki, a masz! Dobra. A, i co? Teraz jesteście złapani. Wypuść nas. No właśnie. Nie, za to, co mi robiliście, teraz dostaniecie karę. Tak, chodźcie za mną, teraz lepiej. Raz, dwa, na górę, włazić. To jest jakieś opuszczone miejsce. O Jezu, tu ich zamknę, tak. Za to, że mnie oni zamknęli w lodówce, niszczyli mi po prostu wszystko, chodźcie, no, chodźcie, teraz co? Teraz się boicie? Mam pistolet na kulki od Simonka, no. Dawajcie,
Dobra, teraz tutaj właśnie, proszę. Co, nie bójcie się. Zostaw nasz synie, przepraszamy. Nie, teraz już za późno. No, i tutaj zosta... O, dobra, tu zostajecie na jakiś czas. Ale myśleliście, że to wszystko z tej nauczki? Otóż nie, bo... Halo, policja, dzień dobry, proszę zabrać moich rodziców, którzy się nade mną zlecali. No i to było tyle, rodzice zostali zamknięci. Dziś adoptowała mnie zła mama. Dobra mama. Zła mama potem goniła nas na koniu. My, Simon, Koju. Trafiliśmy do przedszkola. Co to jest za dziecko? Ej, to jest Fryderyk, a to jest... Fydejkowa! Fydejkowa, tak, tak, dzieci! O, zobacz, klocki Lego. O, czekamy, aż ktoś nas adoptuje. Małpę znalazłem. O, małpka. Dami, to jest moja małpa, jesteśmy ją pierwszy zaciłem. Nie, ja ją pierwszy zaciłem. Chcesz się bić, o mleko? A, co ty robisz? Co to, jakaś osłona? Salut. Nie, tak się nie bije. Ja wiem, jak się bije, bo ja mam małpkę. No, to jest moja, moja, małpka, moja. Ty. O, ej, Simonek, ktoś przyszedł do adopcji. O nie, nie ma pani od adopcji. Dobra, podejdziemy. Dzień dobry, jestem panią od adopcji. Gdzie są kochane dzieci? O, jakie cudziaczki. Ej, co ty chcesz, kochana? Jaki kupany. Czemu mi wzięłaś na ręce? Ja nie chcę. Ej, Simon, pomóż. Nowa, twoja nowa mamusia, jak się nazywa? Oddam mi mojego kolegę. Co się dzieje? Dobra, rzuciłam je. Chodź, Simonek, chowamy się. Dobra, ja biorę dwóch, Ja biorę dwóch, no. Nie, no jak to? Ja biorę, to moje. Nie kłóćcie się o nas. Dobra, ej. Ej, ja mam pomysł, wysłuchajcie dziecka. Jaki masz pomysł, Simon, co ty na to, żeby oni nas wzięli po tydzień jedna i po tydzień druga do testu? To jest świetny pomysł. To jest milion pomysł. Co wy na to? No, pasuje, kochana, co ty myślisz? To ja biorę pierwsze dwa tygodnie, okej? Dobra, w sumie to dobra, weź ich na pierwszy tydzień, a ja wezmę na drugi. O, tak. Nie, bachory, już. Co? Ona powiedziała do nas bachory? Dobra, to cześć, nie, kochane. Co tu się dzieje? Dobra, wsiadamy. Trochę fajne autko masz nawet, takie... Nie, na dachu jadę. To... Juhu, ale fajnie. Nie, Simon, zejdź stąd. Już wezmę brata, przepraszam za problemy. Nie możemy robić takich rzeczy. Może pani jechać już? O, ale masz domek, o. Ała, o nie. Co wy tu robicie? Już, garnitury zakładacie, zapraszam. Jak to garnitury? Przecież my jesteśmy pięciolatkami. Szafę, przebieracie. To nie ma sensu. Simon, ona nam każe się przebrać. Simon, garnitur. O nie, jak ja wyglądam dziwacznie. Dobra, wychodzę. Dzień dobry, już jestem przebrany. Weź swojego brata, bo on jakoś nie chce się przebierać. Brat, wstawaj z tych schodów. Co ty robisz? Simon, chodź, musisz się... No nie, utknął w schodach, mamusiu. Musiu? W schodach, weź go wyjmij, ja nie będę nic robić tego. To jak ja mam go wyjąć? Nie mogę. No nie, Simon. Dobra, nie jest tak źle, znalazłem komputer. Co prawda mój brat jest na dole w schodach, ale i tak jest spoko, mam sobie na przykład pieski słodkie, albo friends work. Oh no. Co ty na tym komputerze robisz? Czy ty grasz? Nie, ja nie gram, pani mamo. Ja jestem bardzo dobrym uczniem. O nie, gdzie są moje książki? Siadasz, ci uczysz. Już siadam, przepraszam, czekaj. Uczysz albo strzela. Co? Czekaj, czy ty masz pistolet? To jest ty. Dobrze, już wyciągam. Tak, tutaj 5 plus 5 równa się 10. 50 plus 50 równa się 100. Jest, wyszła. Jest, dobra, oszukałem ją, że się uczę, a tak naprawdę ten długopis nie działa. Dobra, teraz muszę jakoś stąd spadać, bo ja nie wytrzymam tutaj dłużej, ona jest jakaś nienormalna. Dobra, czekajcie, muszę zobaczyć co u Simona. Dobra, schodzimy, czy ona tam dalej jest? O nie, jest tam dalej. Simon, żyjesz w tych schodach? Jakie skarby! O ja, pizza tam miała. Czekaj, wyciągnę cię stąd. O nie, ona tam siedzi. Nic nie ogląda, to jest mega dziwne. Dobra, wyciągam cię, jest, udało się. Sprząta tam, dobra. Simonek, nie, jesteśmy w złej pozycji. Jak ja mam stąd wyjść? Dobra, jest, uwolniłem cię, chodź, idziemy na górę. Simon? Spadamy na górę, szybko, Simonek. Dobrze, trzymaj się. Ona mi kazała się uczyć albo mi zastrzelić, cześć, to było mega dziwne. Czekaj, jak by stąd wyjść? Kurczę, no. Simon, ona kazała nam zejść na dół na obiad, tak i tak stąd nie będziemy chodzić. Dzień dobry, pani mamo, my jesteśmy mega grzeczni, tak, wcale nie wypuściłem przed chwilą, nieważne, usiądź po prostu, tak? Jedz tą kanapkę i zroba koniak. Ale ona jest chamska, naprawdę. Dobra, Simon, wiesz co? Mam pomysł. A ja wypiję sobie mleko, na. Nic mi nie zrobisz. Mam małpę. Zabieram się mleko. Nie, no nubek, Simon, dawaj. Nubek, no nie, Simon, skacz. Teraz będę ci wyrywać włosy, oblewam cię. A masz, Simon, uciekaj, Simonek. Uciekaj szybko. Oho, dobra, biję ją. Dobra, to ja też stąd spadam, okej. Dobra, spadamy, nara, pani mamo. Szybko, wsiadaj w auto, zabieraj auto, jedziesz. Do widzenia, zabieram samochód. Szybko, spadamy, jest, dobra, zabrałem jej auto. Simonek, gdzie ty? Udało się. Wow, już nigdy do tej złej pani nie pojadę. Ona jest najgorsza. Gdzie jest Simon, tylko gdzie on uciekł? Dobra, zaraz się znajdziemy pewnie. Jeju, Simonek, uciekliśmy z domu niby. Ale co teraz mamy robić? Przecież nie mamy pieniędzy.
Kanapeczka. O, czemu miałeś laptopa przed sekundą? I czemu stoi tu koń? Czekaj, aż tyle. Umyć się w myjni. O, nie leci woda. O, wow, wow, jednak jest fajnie. Jednak jest fajnie być bezdomnym, bosie. Nie no, nie jest fajnie. Przez chwilę było tylko fajnie. O, ej, zobacz. Tam jest jakaś pani. Dzień dobry, proszę pani, dzień dobry. Dzień dobry. Mogę pani umyć samochód za $2? Możesz. O, Simon, myj, szybko, myj. Tu jeszcze na. Patrz, tutaj proszę pani, ja pani zatankuję. O, dobra, Simon, chodź, umyjemy auto pani. Uaa, nie umiem kierować. O nie. Ty to rozwaliłeś? Nie wiem. O nie, ona to zobaczyła. O nie. Nie? A trudno, mam jeszcze 5 takich. Zobacz Simon, łap, szybko. O, tu jeden, drugi, trzeci, czwarty. O, dziękuję proszę pani, naprawdę jest pani, spadła nam z nieba. Co dalej, Simon, co dalej? Skoro mamy pieniądze, to kupmy dom za to i chodźmy na konia, który tu stał od początku. Wow, jedziemy Simon, dobrze. Jest. Co tu się dzieje? Mieliśmy się już w ciuchy, no i w sumie to nie mamy gdzie mieszkać ogólnie. No właśnie, musimy coś znaleźć. Simon! Co? Obróć się! Co? Obróć się! Ty, to jest zła mama! Szybko! Dobra, dawaj tu na schody. Szybko. Dobra, szybko tutaj. Dobra. Poszła se, dobrze. O ja, Simon, dobra. Zwialiśmy, tylko gdzie my jesteśmy? W czym my domu? Dom mamy. O! Ja, mamy dom za darmo, za friko. To wcale tak nie jest, że komuś teraz weszliśmy na chatę. Ej, ale ktoś ma hakerską ba... Simon? Simon. Patrz, co miał? Zobacz. Co? O, iPhone'a. O, zobacz. Ej, to jest ta mama. Ej, to ona jest miła. Ej, dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Kochane dzieci, co wy tak szybko tutaj robicie? Mieliśmy do pani chyba przyjść na tydzień. Ej, Simon, to jest ta mama. Co ty robisz, Simonek? Ale fajnie. Przygotuję wam obiadek. O, tak. Super, że wpadliście. Tak, za wami czekałem. O, dobra, super, ale miła mama. Najlepsza. Oh yeah, a tu są dobre rzeczy. Zabieramy sobie, weź. Nie kradnij! O kurczę! Co ty? Dobra, nieważne, zostawmy to. Ale kozacko tu jest, naprawdę. Ja sobie posiedzę na telewizorze. O, ja, ale była smaczna ta pizza, naprawdę. O, idziemy już spać. Zaraz tutaj kołderką was przykryję. O, super! O, bardzo mój dziękuję. Misio ze złota. O, misio ze złota. O, ej. Simon! Simon! Ktoś jest przed drzwiami, Simon! Co to się dzieje? Pani! Nie, to jest ta zła mama, ona ma moją maskotkę! Nie chcę mnie tutaj wpuścić, ja szukam moich dzieci! Nie jesteśmy twoje, spadaj! Weszła! Simon, wyszła ona! Dobra, idziemy, Simon! Nie, Simon, co ona się robi? Simon, ona porwała Simona! Gdzie Simon jest? Simon! Mocy! Nie, Simon! Mamo, dobra mamo, weź w auto, wsiadamy szybko, gonimy go! Ja nie wierzę, że akurat teraz musiał się zrobić błocko. Jeszcze nie ma mojej mamy, kurczę. Tyle go szukał, tego Simonka, może jeszcze chociaż tutaj będzie cleaners. On zawsze tu przychodził, może... Czekajcie, co tutaj jest takie? O, tu zejście jakieś... Co tu jest? O, tu jest ten sekretny pokój, który kiedyś odkryliśmy. To coś. O ja! Tam jest zejście na dół. Co? Gdzie? O ja, Simon tu jest! Ej, co wy robicie z Simonem? Halo! Co ty? Wychodzisz stąd już! Oh no, ona gada. Ej, co tu robi haker jakiś w różowym? Dobra, stop, proszę pani. Ja nie mogę tak tego traktować. Co jest, biją? Dawaj, strzel się na głowie. Dobra, biorę broń. Okej, i uwaga, haker pierwszy. Boom, dostał! I teraz ją, czekaj Simon, stój w miejscu. Niech stanie w miejscu. A, strzeliłem, kurczę, nie trafię, biorę ten pistolet. Du, dobra, leży, Simon, spadamy stąd, chodź szybko, Simon. Dobra, zmęczyłeś się. Nie, no żartuję tylko, chodź. Dobra, spadamy. O, i chodź, i teraz to zamkniemy. Dobra, teraz to zaknebluję szybko. Bang, dobra. I jeszcze tutaj łopatą poprawię. I już stąd nie wyjdą, Simon, chyba. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające. Jeszcze raz, już nie będzie nubków na tym świecie. O, Simon, wróciliśmy do tej mamy miłej. Mamo miła, halo. Jak miło, że wróciliście. O, jak miło, że jesteś. A możemy zjeść pizzę dzisiaj? Chcę wam coś pokazać. Tak? Co? Tak, chodź, pizza? Chodź za nią. Chodź na dwór.
Oto są konie! Konie! Oh damn! Yo, dzięki mama miło! Wow! Yo, yo! Papa, dzisiaj wyjdę z kolegami na boisko! Halo, Fireout! Zejdź tu na dół, ty małe! Co? U niej mama się wkurzyła szybko! Dzień dobry, mamo, jestem do usług! Czemu to jest nieposprzątane? Ale co, mamo, no posprzątałem wszystko, ja chcę już z kolegami wyjść! No ten komin! O Jezu, przepraszam, zapomniałem. Komina posprzątać, oh my god. No mamo, ale co z tego, że zapomniałem, no. Nie, gła, teraz masz zakaz. O, mamo, ale nie, proszę, ja bardzo chciałem, no. Nie. Dobrze tak, bracie. Ej, no czemu ja nie mogę być jak siostry, no. Dobra, sprzątamy kominek, cyk, tutaj kilka razy, tak. Teraz użyć tylko drabiny, cyk, tutaj to i ho, posprzątane. Mamo, posprzątaj komin. A, to fajnie, ale zapomniałeś o kuli mięsnej. Jakiej kuli mięsnej, mamo? Ja nie widzę żadnej kuli mięsnej. Ej, no nie, mamo, wrzuciłeś do basenu kulę mięsną. Wyłów to, albo nigdzie nie wyjdziesz. Dobra. Mam. Halo, co jest? Czemu nie ma góry? Ej, mamo. Haha, zamknęłam go, mamo. O, jak dobrze, córeczko. Dobra, wypuszczam ci, Fireoucie. A, proszę, weź mnie. Halo, wypuść, proszę, proszę. Co jest? Mamo, zamarzłem po tym. Jak zamarłeś, to idź do lodówki, no. Nie, ja wolę jednak pójść pod kominek, który posprzątałem. O, już jest cieplutko. O, jak dobrze. Ej, no kto to wyłączył? Nie ma. Kostrzyczki, gotowe do kina? Przebieramy się, raz, dwa. Pewnie. O, ja też mogę iść do kina, bardzo chciałem, bo ja na piłkę dzisiaj nie poszedłem. Nie idziesz do kina. Ty jesteś zbyt brzydki. A, brzydki, co? Ale spokojnie, mamo, mam karton na głowie. On nie będą widzieć mojej brzydoty. I tak wyglądasz brzydko i zawsze będziesz brzydki. O, ale to może dlatego, że jestem adoptowany, co? Ej, no fajnie wyglądam. Dobra, ty nie idziesz i tak wyczyść grilla, raz, dwa. Zawsze się czuję gorszy od innych, dobra. Posprzątam już. Ostry, dobra, posprzątam tutaj. Aj, gorący trochę. Dobra, to odpalamy grilla na maksa. Podpaliłaś mnie, siostra, palę się. Mamo, pomocy, palę się. To dobrze. Pomocy. Ej, kto zamknął drzwi, pomocy. Ojej, już przestałem się palić. Mały dziedziusiu, my idziemy, papa. Dobra, to ja pójdę do wanny, bo naprawdę to jest tragedia z wami. Wiecie co? Czasem się czuję trochę jak niewolnik. Fireout Junior, ty też tak myślisz? Chociaż zjem sobie bananka, żeby mi się troszeczkę lepiej zrobiło. No nie nawet... mogę zejść, no. Halo! Dzień dobry, halo, tutaj właściciel tego domu. Proszę, odsunąć się od tych... czego pan by chciał? Mieszka tutaj osoba, której mam dać miliony i była synem króla. Wie pan co, mieszka tutaj tylko... ja, mieszka moja mama i dwie siostry, a co? No bo jeden tutaj chłopiec powinien być, który dostanie od króla czy jego taty. No nie wiem, w sumie nie ma tu nikogo, żadnego chłopca, który dostanie od króla, no. Nie ma tu nikogo adoptowanego. No ja jestem adoptowany. Ale zobacz, jestem adoptowany i umiem robić backflipy. Dobra, dziecko, przyjedę tu jutro, jak będzie mama. Do widzenia. Do widzenia, proszę pana. Do widzenia, bye bye. Poglądam sobie telewizję, póki mamy nie ma. O, dobra, nie chciałem tego robić, ale dzisiaj trzeba umyć kibelek i lodówkę. Ale lodówka nie jest taka prosta do umycia, jak się wam wydaje, co nie? To trzeba tutaj... dobra, tu nic nie ma. To jest szczur! Mówiłem! Chodź tu, czekajcie, to jest taki trik, to jest taki trik do sprzątania lodówki. No, proszę, szczurku, proszę. Dobra, i banan, łap! Dobra, złapał. I teraz trzeba szybko to zamknąć, okej? Pozwalam tą lodówkę! I sprzątam ją gitarą i tym, ba, dobra, posprzątana. O Jezu, fuj, co tu się działo, naprawdę. Czy ten szczur mnie ugryzł? Ja coś czuję. Nie, chyba mam chorobę szczurową, jak cię ugryzie. Niedobrze się czuję. Nie, mama. Jest 6 rano. Oni przyjeżdżają z kina. Przyjechali. Siema, słodziaku, brat, to znaczy dzieciaku. Posprzątałeś mi strych, czy co? Zapomniałem. Tak, mamo, to ja pójdę teraz posprzątać. Czemu tego wcześniej nie posprzątałeś, co? Zobacz, twoim siostrom kupiłam lody, a tobie nic. Fajnie, mamo, nie opłać mi to. Posprzątać strycha, inaczej mama mi zabierze kompa. Dobra, spróbuję. Dobra, nikogo tu nie ma. Dobra, myślałem, że na strychu jest jakiś potwór. Dobra, weźmiemy sobie tutaj kaski troszeczkę.
A, mamo, potwór mnie złapał, mam zawał! Pomocy, nie, co ty robisz? Mama mi kazała upichcić coś, inaczej nie pójdę nigdzie już dzisiaj. Dobra, szybko, cyk, cyk, tutaj siekamy to. Dobra, wyjmujemy z pieca, okej, okay. A, wpadłem do pieca, pomocy! Chyba jest dobre, nie? Znaczy, no robiłem to bardzo długo, to jest mój przepisowy przepis. Tutaj proszę dla siostry, tutaj dla siostry. Mamo, obiad gotowy! A, idę już, nie pośpieszaj. Słuchajcie, to jest mój przysmak kosacki. A, mamo, niedobrze mi. Co, ja przecież to robiłem, to jest mój popisowy przepis. Co ty zrobiłeś siostrą? Trafiasz do kozy, albo nie, dzwonię na policję. Co ty im zrobiłeś? Mamo, przepraszam. A, co ja narobiłem? Proszę zabrać moje dziecko, no otruł moje dziewczynki słodkie. Nie, mamo, proszę, tylko nie na policję. O, policja przyszła, trafisz do kicia. Nie, tylko nie to. Mamo, proszę, no. Halo, dzień dobry, czy zostałem właścicielkę tego domu? Tak, czego pan chce, czy to jest policja? Proszę zabrać to dziecko. No właśnie, szukamy młodzieńca, który tutaj jest chłopcem. Czy masz tutaj chłopca? No mamy, proszę go wziąć, to policja? To on dostał spadek. Dobra, weźcie go ode mnie. To ja jestem, zabierzcie mnie stąd. Mogę trafić do kicia, proszę, zakujcie mnie. Dobrze młody, za mną, proszę. Chciałbym tak na 10 lat spoko, ale za 20 to już tak średnio, no bo będę już mieć 30 lat. O co chodzi z tym więzieniem, proszę pana? Pani Czufajrocie, to twoja willa, twoje auto i wszystko. He? Co? Jak moja willa? Jo, ale fajna willa, ma pan fajną willę, naprawdę, tu będę siedzieć w więzieniu, tak? Nie, dostał pan spadek po dziadku, to jest pana. Czekajcie. Czy ja to dostałem? Uuu, to jest przecież wielka willa, ja byłem znęcany się. Jestem najlepszy w całym mieście. Nie, ale żartujesz sobie, proszę pana. Ja jestem pana kamerdynierem od dzisiaj. Oh my god, Cindy Lou. Nie wierzę w to. Ja mogę jeździć moim Lamborghini. Dobra, czekajcie, czy ono się rozpędza do miliona kilometrów? Chyba tak, chyba nawet do 300 tysięcy kilometrów. Oh my god, jestem królem tego miasta. Pani kamerdynierze, a pan ochroniarz, dzień dobry. Czy dałby pan radę mnie podnieść, proszę, i zanieść mnie do łóżka, błagam. O, ale piękne życie, po prostu od takiego, o, dziękuję, naprawdę, to jest niesamowite, to jest chyba sen. Ej, a właśnie, co z moją rodziną? Ej, czy, tam jest moja siostra. Ej, moja druga siostra. Ej, jeszcze mama gdzieś jest? To jest mój synek, ja go tak kocham, on był najlepszy dla mnie, ja go tu wychowywałem pięknie. Nie mogę panią wpuścić, nie wiem, po kim pani jest. No proszę, to mój kochany braciszek Słodziaczek. Ej, halo, dzień dobry, to ja, witam. O, syneczku, chodź tu, zdziubdziam cię, mano, no, no. Trochę się zmieniliście, wiecie. Wiesz to, syku, spalili nam dom, mógłbyś nas przymocować? Nie, byłyście dla mnie mega niemiłe, no i ogólnie, nie, po prostu wam nie pozwalam, no. Nie, tak nie może być, już mi wkurzyłeś, wyjmuj się kieranna. Paniczu, co mamy robić? A, nie, nie strzelaj moich... Teraz albo dajesz nam dom, albo zginiesz. Nigdy, to mój dom, po dziadku. Stawcie mnie. Oh my god, oh my god. Tu się pali? Co? Podpaliliście ten dom, przecież chciałyście go przed chwilą. A, teraz po tobie, zabijemy cię. Nie. Dobra, tędy, okej. Teczka, szybko, tutaj jest bunkier. Dobra, jest, udało się, one od ognia upadły. Dobrze, że ja mam maskę i jestem strażakiem. A, pomóż nam. Prędzej do was zwiążę najpierw. Odwróć nam. Właśnie, bracie, proszę. Nie, nie odwiążę was, dopóki się nie ogarniecie, no. Zobaczcie, co zrobiliście z moimi kamerdynierami. Dam wam na nowy dom, pójdę wypłacić z banku, ale się ode mnie odszczepcie. Chciałbym wypłacić pieniądze, biorę moją kartę oczywiście. Okej, mam tutaj mój worek z pieniędzmi, dobra. Mamo, wypłaciłem pieniądze z banku, dobra, to jest dla was, okej? Okay? Dla was, połowa dla mnie, tu jest parę milion... Oddawaj wszystko. No jeszcze mnie oszukujecie, no. Jak tu się dziwicie, że wam nic nie chcę dać, no. Dobra, wiecie co, weźcie to sobie. Już nie chcę pieniędzy, pieniądze i tak macie, nie dają szczęścia, proszę, weźcie sobie. Najlepiej wszystko mi zabierzcie. Dara, nubku. Karma ich dopadła, naprawdę. Tyle pieniędzy, o tak. Aha, i co, karma wraca. Haha, i co, haha. Dziwne, że akurat przyjechali policjanci. Dzień dobry, misja wykonana. Wiecie co się stało? Teraz moja siostra i moja mama sprzątają dla mnie. Serio, ale się odwróciły role. Czy ty, dziecko, myślisz, że możesz iść do parku? Po tym, jak słabo skosiłeś trawę? Albercik, sprawdź, jak on skosił. Dobrze, mamo. Albercik, no dobrze, zobacz, jest idealnie. Patrz, jak idealnie wykoszona, no. Patrz, tutaj jest nieidealnie, no zobacz, zobacz na dole. Ale tu jest równo, Albercik, no. Ej, czemu tu postawiłeś jedzenie? Haha, nie skosiłeś jedzenia, mamo, wstać go do więzienia. Chciałem do parku, nie. Nie, ja mam bacona na koszulce. Kiedy mi, mamo, kupić nowe rzeczy? Ty chcesz nowe rzeczy? Do więzienia, raz, dwa, za słabo pokoszone. Ej, no, ale
Ja dobrze pokosiłem, nie, nie. Mamo, a zamówiłaś mi już PS4? PS4, o nie. Sorry, PS5. To PS5. Tak, proszę synku, czekaj. O, przyszła właśnie wczoraj. A mamo, a ty mi jakieś rzeczy do lekcji kupiłaś? Bo ja też muszę na lekcję pójść. Tak, proszę, ten karton. Nie, tylko nie karton, mamo, przecież to chodzi w 2 FPS-ach, no. A, dobra, przynajmniej mam komputer, tak. Ale pograsz sobie w więzieniu, idź do więzienia. O Jezu, jeszcze do więzienia mama mnie wsadza. Dobra, jedyne twoje jedzenie na ten dzień to kula mięsna, która leżała 10 dni w łazience. Co? Nie, 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 nie. Idę ją łapać, to moje jedyne jedzenie dzisiaj może być. Dobra, bang, złapana, to nara. Dobra, przynajmniej mam kulę mięsną, którą mogę po tym zrobić tak, przerobić ją tym czymś, cyk, 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 cyk. Okej, przerabiam i bang, mam donata. O fuj, on smakuje jak mięso. Ej, dzisiaj nasze urodziny. Ej, i dostaniemy prezenty i ciasta. Wow, ile ciast, mamo. My tego nigdy nie zjemy chyba w 2 osoby albo w 4 nawet. Synku, ale to nie jest dla ciebie. To jest dla twojego brata ta część, a ta część jest dla ciebie. No, ta część stołu jest mojego brata? Czyli to jest dla mnie? O, przynajmniej coś zjem dzisiaj. Dobra, to i tak jest dobrze. Ale prezenty, mamo, zapomniałaś o czymś? A, właśnie, tatuś już czeka przed domem. Co? Tato, siema! Siema, synu. O, i siema, lepszy synu, znaczy tak. Co? Lepszy synu? O nie. Proszę, oto rower różowy dla ciebie, wziąłem w twoim ulubionym kolorze. Ej, no nie! Czemu jest różowy? W sensie, ja lubię różowy, ale... Ale nie, czemu rower? Mój brat dostał Lamborghini z najnowszego sezonu i salonu. Czemu ja dostałem rower, a on Lamborghini? Bo tak. Wow, synku, dawaj, pojedź gdzie? On nawet nie ma prawa jazdy, tato. Ale w sumie, szczerze, ten rower jest fajny. Będę mógł jeździć z kolegami, jeżeli sobie znajdę jakichś kolegów. Nie wiem, w sumie... Ej, a no nie, rozwaliście mi rower, no. Sorry, synu, dawaj, jedziemy. Dobra. O, super, mamo. Rozwalili mój prezent urodzinowy. No i co, ciesz się z tego, co masz. Papera papa, i do klasy w biednych ciuchach, bo innych mi mama nie dała. Musiałem wygrzebywać ze śmietnika. O Jezu, będę pierwszy w klasie, naprawdę, serio. O, już ta reszta przyszła. Okej, dzieciaki, będziemy teraz pisać test. Wyjmijcie karteczki i lecimy. Dobra, napisane cały, okej. To było nawet proste. O Jezu, ja nie zdam, jak teraz tego nie napiszę. Bracie, możesz na chwilę? Proszę pani, mogę wyjść do toalety? Tak, wyjdź na chwilę, możesz wyjść. Bracie, ty też. Dobra, proszę pani, czy mogę też wyjść do toalety? No pewnie. O Jezu, dobra. Co chcesz? Piszemy test teraz. Bracie, chciałbyś wyglądać jak ja w takich ciuchach fajnych? Tak, tak, mi już zimno w tych. To zamienimy się ciuchami, dobra? No spoko. O, damn, jak wyglądam. Ej, bracie, dalej się dziwię, czemu mi to dałeś. O, tak, wyglądam jak PROO Pro. Proszę pani, wróciliśmy, dzień dobry. Rajanek, weź usiądź po prawej, bo wy się zamieniliście miejscami. Co? O co chodzi? Ja tam siedzę. Nie wiem. Pani mnie pomyli z Firelotem. Dobra, oddajemy karteczki. Okej, proszę, to dla pani. Ja, dostałeś 6, gratuluję. O tak. A co ja dostałem, proszę pani? Firelot, dostałeś 1. Co jest? Czemu pani powiedziała Firelot? Nie wiem, dobra. Dobra, tylko podłączę mój komputer do telewizora, okej. To chwilę się będzie odpalać, bo jest słaby. Dobra, odpalił się i uwaga. Zobacz, mamo, dostałem 1? Co? Czego dostałem 1? A ja, mamo, dostałem 6. Firelot! Jesteś najgorszym uczniem, jakiego widziałam. Ty jesteś najgorszym synem. Ale ja napisałem dobrze, pani powiedziała 6. Nie, to musi być pomyłka. To on się podszył pode mnie na 100. Nie gadaj głupot, Firelot. Idziesz do więzienia. O nie, znowu, serio. Będę siedzieć w więzieniu kolejny. Ale ja 5 dostałem. Oh yeah, dzisiaj rodzinny obiad. Ile żarcia, tato, mamo. O tak, ale posprzątałem w ogóle dzisiaj cały dom, mamo. Jak prosiłaś, jest to czyściutki do kropelki. Fajnie, za to dostajesz coś do jedzenia. Serio? Tak, dobra, siadam. Szczurek, dawaj. Co? Dostałem szczura do jedzenia. O fuj, mamo. Nie mogę zjeść choć aż trochę tego jedzenia. Mamo, ja chcę widelec, podasz mi? Już podaję. O, super, jestem znienawidzonym dzieckiem. A zjem go. O fuj, nie mogę tego jeść. Nie mogę. O fuj. Co ty zrobiłeś na mnie? Odzwymiotowo, mama. Ej, Road. To było nawet śmieszne, ale... Fire Road. Masz karę.
Nie! Znowu do więzienia, to już jest który raz, 10. A, rodzice mnie nienawidzą. Ach, czasem myślę, że rodzice nie lubią mnie tak samo jak mojego brata. I to w sumie prawda. Dali mi szura, oni mi się nadal uzycają. Wiecie co, widzowie? Ja już mam dosyć. Robię ucieczkę z domu. A, moje ręce, dobra. To było prostsze niż myślałem. Uciekam z domu, nie będę z takimi rodzicami mieszkał. Dobra, pójdę coś zjeść, bo mi burczy brzuch. Pana, proszę pana, dzień dobry. Czy da mi pani dolara, żebym kupił w pana sklepie za dolara i żeby pan zarobił dolara? To tak nie działa, dziecko. Dobra, a mogę chociaż tego batonika za darmo? Nic ci nie sprzedam. Idź sobie, nie wiem, do koszyka. Dobra, super, to będzie mi dalej burczyć w brzuchu. Ej, halo, oddawaj pieniądze. To jest napad pomocy, masz. O nie, on go ukrada, co jest? Dobra, to teraz na mnie czas, uwaga. A, dzięki stary, na mnie. Ej ty, zatrzymaj się, stój. Dziecko? Wy lepiej idź, bo ci zastrzelę. Wiesz co? Chodź mi lepiej na głowę i uwaga, cyk, a masz. Au, moja głowa. A masz, no. Dobra, pokonany, proszę pana, proszę wziąć od niego pieniądze. Dziecko, co ty narobiłeś? Dziękuję ci. Idź po wszystkie rzeczy ze sklepu, bierz wszystko co chcesz. Dzięki stary, ty jabłuszko. No ja w końcu. Dobre chipsy. Jeszcze coś tutaj, pizza. Picunia bardzo dobra. Ale dobre. Jeszcze loda. Dobra, dziękuję ci. Synku, weź jeszcze ode mnie 10 dolarów, proszę. Dzięki, pochwalę się rodzicom, stary, dziękuję bardzo. Serio, naprawdę fajnie. Mamo, nie uwierzysz, co się stało w nocy. Mamo, zobacz, ty sprzątałaś przez sen. Mamo, zarobiłem 10 dolarów, bo zabiłem bandytę i teraz mam 10 dolców. Oddawaj to nie twoje. Nie, ale to moje, no mamo, nie. Aha, to nie twoje, jestem lepszym dzieckiem. A masz. Zostawcie mnie. Wiecie co, ja już nie wracam do tego domu. Ja się stąd wyprowadzam. Nara! I zostawiam sobie 10 dolców. Nara! Wracaj tu! Ej, proszę, daj mi grosza. Proszę, chłopcze. Nikt mi nie da robuxa. Proszę, daj mi grosza. Proszę. O, dzień dobry. Jezu, jaki słodziak. Czemu tu jesteś porzucony? Rodzice mnie nie lubią. Aj, musiałem opuścić mój dom. Proszę, daj mi grosza. Dacie mi robuxa na jedzenie. Dziecko. My cię zaadoptujemy, jesteśmy rodziną policjantów. Co? Rodzina policjantów? Nie, w serio? Powiedz mi, kto ci ty tutaj tak zostawił? Moi dawni rodzice. To proszę, to nasz czołg, jedziemy do ich domu. Co? Chcecie? Tak, odwet na moich rodzicach. Tu się odwaliło. Czy ja mam działko? O, synek, wróciłeś, cześć. Chcesz dzisiaj mieć kolejną karę, bo dzisiaj idziesz na 3 dni do więzienia. Nie, mamo, teraz się przesadziliście, uwaga. O Jezu, podpaliłem dom. Rodzice, spadamy! Ej, co ty, oddaj pieniądze za dom! Ej! Będę musiała przez ciebie sprzedać ciuchy Albercika i naprawić dom! Jedźmy, rodzice, dobra, dostanie nauczkę, już wystarczy. Zobacz, mamy szczura, może to dla naszego synka chociaż będzie, bo jesteśmy tacy biedni. Dobra, Halinka, poczekaj, łapiemy go, tak, weźmy, chodź tu! Nasz synek się mega naje, jedz go, łap go szybko! Jest! O, rodzice, cześć, wróciłem właśnie ze szkoły, pani dyrektorka się wzywała, mamo, wiesz? O, spokojnie, synku, mamy dla ciebie jedzonko. Jedzenie, to serio? Tak, proszę, znaczku, najlepszy jakoś. To się jeszcze rusza, nie! Czekaj, spróbuję to. Ale pyszne, serio, to jest przepyszne. Ale nie wiem, czy to, zjadłem całe, było mega pyszne. To mamo, chodź ze mną do szkoły, bo dyrektorka cię wzywała. O Jezu, synku, dlaczego? To już jest kolejny raz. Proszę pani, będzie musi pani snap wyrzucić z naszej szkoły. Nie płacicie w ogóle za jego szkołę, za jedzenie, nic. Zapłacimy następny miesiąc, przysięgam, proszę pani. Proszę nam dać ostatnią szansę. Ale to już taki 6. miesiąc. No to 7. proszę, do 7 razy sztuka. Mój synek się załamie, on ma tu kolegów. Mamo, ja słyszałem to wszystko. Proszę pani, proszę nam dać ostatni raz. No niestety nie mogę. Proszę, dla słodkiego Fajeruta Juniora i Pandy Juniora. Dobrze, ostatni miesiąc, ale jeżeli nie zapłacicie, wyrzucam was z tej szkoły. Mamo, musimy zarobić. Jest, dziękujemy, proszę pani. Na pewno to dobrze wykorzystamy. Chodź, synku. Tato, dlaczego ty nic nie zarabiasz? Ja mogę za ciebie, ja mogę śpiewać. Ja sam Bibobob. Bibobob. Zresztą, tato, ja umiem śpiewać wszystko, ja mogę wyżebrać. Synku, czekaj, ktoś do nas puka? Halo, przepraszam, dzień dobry. Tato, to jakiś pan przyszedł. Dzień dobry, muszę zabrać wam wszystko z domu, albo wylatujecie z tego domu. A właśnie, wylatujecie, w was nie stać. Tato, nie! Jak nas nie chcecie, tu mam pizzę, naprawdę, ostatni miesiąc. Miałem pokoik, właśnie, ostatni, darujcie, zarobię, będę śpiewać. Nie, padać do innego domu, macie przed tym domem. Co? I nowy dom, tato, to fajnie chyba, co nie? Nie. Ofuj, czy to jest nasz dom? Czy to nasz dom? Nie. Mężu, co tu się stało? Pozwól mi pracować, ja zarobię. Nie, Halian, ty musisz się opiekać naszym synem i sprzątać w domu.
Proszę, jeśli mi nie pozwolisz, to ja naprawdę się wkurzę i bo nie będziemy mieli pieniędzy na jego szkołę. Ach, Halinka, zgodzę się, ale proszę, niestety nie dbaj naszego domu i synka. Mężu, dobrze, teraz robimy normalnie i będziemy żyć jak normalni ludzie. Pójdę do pracy jutro. Dobra, wiecie co, ja muszę zrobić na rodzinę, ja muszę śpiewać, tak, zaśpiewam piosenkę i może zrobi. Halo, posłuchajcie mnie, proszę. Dobra, lecimy, uwaga. Ej, dajcie mi Robuxa, dajcie mi Robuxa, dajcie mi Robuxa, dajcie mi Robuxa, please. Jezus, gościu, to jest piękne, dobra, masz Robuxy, dziecko. Yo, ile dostałem? O, $10, dzięki, 20, ło, dzięki, $20. Yo, ale kozacko, dzięki stary. O Jezu, proszę pana, mogę kanapkę? Tak, koszt kanapki to $20. O, dziękuję. Ale pisze, serio, dziękuję. O Jezu, to mój pierwszy dzień w pracy, bardzo się stresuję. Ale dobra, o, moja koleżanka, cześć. O, hej, właśnie chciałam ci powiedzieć, że uważaj, bo szef jest się bardzo wkurzony, wiesz. Dobra, Jezu, mój pierwszy dzień w pracy, mega się cieszę. A, dobra, to wbijaj, powodzenia ci życzę. Halo, przepraszam, dzień dobry, ja tutaj na rozmowę o pracę przyszłam. Dzień dobry. Dzień dobry, czy ja dostanę tę pracę, ponieważ to jest sprzątaczka, tak? Muszę zadać kilka pytań. Dobrze. Czy ma pani chłopaka? A co to za pytanie? O, przepraszam, ja mam na imię Sebastian, czy chciałaby pani pójść ze mną na randkę? Co? Jak to na randkę? Już? Co? Jestem najbogatszą osobą na świecie. A, to pan, no tak, w sumie. No, mogłabym w sumie pójść na randkę, wie pan? Proszę, to dla pani bukiet róż. Jest pani mega piękna. O, dziękuję bardzo. Tato, drzwi się znowu zepsuły, to już kolejny raz. Nie tylko odwierzę telewizor, co jest z nim? On wyświetla tylko wirusa, gdzie mama jest? O, jaki słodziak. Tato, no. O, mama! Mama? O, cześć synku! O, i cześć ty mężu biedny, hej. Halinka, skąd ty masz takie rzeczy? Jak ty wyglądasz pięknie? Nie interesuj się i w ogóle nie mów tak do mnie. Synku, o, w końcu mogę opłacić twoją szkołę, wiesz? Mamo, jak? Ale skąd ty masz tyle kasy? No zarabiam w nowej pracy. Ale fajnie, no! Tato, super jest! Jezu, Halinka, nareszcie chodź się przytulić! Ej, ty, a masz! Przestań! O Jezu, Halinka, co w ciebie wstąpiło? Dlaczego? Mężu... Przestań robić takie głupoty, no. Mój szef jest fajniejszy, znaczy tak, no, przestań. Synku, w ogóle kupiłam ci nowe mieszkanie, nowy samochód i w ogóle wszystko. Wow, mama, I love you. Gdzie, o, aha, czyli to jest mój samochód nowy, dziękuję, mamo. I to jest niesamowite, co się dzieje, i to jest nasz dom nowy? Wow. Tak, synku, to nasz nowy dom. Mężu, możesz szybciej to nieść, naprawdę. No Halina, staram się, nie widzisz, że to jest ciężkie. Mamo, zostaw tatę, on się stara, co nie? O, a co to za biedne dziecko, he? He, da ci pieniążki? O, mamo, my byliśmy biedni jak ona, dajmy jej. Biedna. Jezu, mamo, jak ty się zachowujesz? Ale spokojnie. Proszę, to dla ciebie. Dziękuję ci, chłopcze, dlaczego ty mi dajesz? Proszę, to jest co mama mi da, kieszonkowe, proszę. Wszystkie masz, dobra, ja idę ten. Mężu, możesz szybciej, bo muszę się, nie mogę się pójść do pracy. No Halinka, staram się naprawdę, gdzie ty w ogóle tato, pracujesz? Tato, jak ty przychodzisz z piłą łańcuchową przez to, co ty robisz? Trynku, biegaj szybko do samolotu, żeby tata nie zdążył. Co, czemu? Dobra, biegam. Halinka, idę. Tato już wystartował, no nie. O Jezu, tata nie zdążył. Mamo, czemu jest taka niemiła dla niego? No bo nie zdążył, jest leniem. Halo, Sebastian, o tak, właśnie myślałam o tobie, wiesz? Kto to jest Sebastian, mamo? Synku, nie, to pan mechanik, nieważne. Mamo, dlaczego zaprowadziłaś mnie do jakichś lekarzy? Co tu robimy? Synku, mam teraz operację plastyczną. Nie, mamo, a co się stanie? Czy oni cię zmienią w plastelinę? Nie, zmienią mi twarz na piękną, żeby podobała się... tak, twojemu tacie, wcale nie Sebastianowi. Co? Jakiemu Sebastianowi? O co chodzi? Ja nie wiem, nic się nie stanie mojej mamie, co nie? Nie, nie. Uwaga, proszę pani, 3, 2, BOOM! Co wyście mi zrobili? O mamo, co oni się zrobili? Halo, odmieńcie to mamie. Halo, ja tak nie chciałam. A w sumie ładnie wyglądam, tak stylowo. Nie, mamo, błagam, tylko nie wyglądaj tak, błagam. Ale dobra, zmieńcie mi trochę twarz. 3, 2, 1, zamiana twarzy. Wyglądam pięknie, wow. Dziękuję państwu, zapłacę wam potem. Mamo, ty wyglądasz dziwnie, no, jak jakiś kot, serio. W sumie jest. Dobra, nieważne, wracajmy do domu. O Jezu, dobra, mogę się w końcu stąd zwinąć. Mój synek śpi, dobra? Ej, widziałem mamę wychodzącą, co się tam dzieje? Ej, co? Wyszła tędy, dlaczego ona wychodzi o tej...
co jest? Jak wcześniej rano wyszła? Ej, z kim ona odjechała? Czemu ona wzięła moje auto, które mi kupiła, co? Ej, muszę za nią podążać, szybko. Chodź, będzie mega fajnie. Ej, dobra, oni weszli tam do środka. O, ja się kręcę, dobra, chodzę. Ja, tam jest moja mama, co ona robi, no? Czemu ona jest jakimś gościem? Może on jest, nie wiem, jej kolegą po prostu. Oli, jesteś piękna. O, ty też, chodź, pocałujmy się. A, co? Czemu? Nie, dobra, ja stąd spadam, ja nie mogę na to patrzeć, co? Albo dobra, jeszcze na chwilę wrócę, bo widziałem coś tutaj. Dobra, okej, okay. Czy coś tutaj? Nie, czekajcie. Ten gość jest mega bogaty, to znaczy, że... Jest! To jest jego karta! Mam jego kartę kredytową, dobra. Dam to tacie jako dowód, tak. Dowód, że wiem, znam prawdę. Dobra, skoro mam jego kartę, to może... O ja, ale fajna fura, zawsze taką chciałem. Ja, a ta jest jaka fajna. Dzień dobry, proszę pana. Dziecko, idź stąd lepiej, nie masz pieniędzy. Otóż mam kartę, swoją kartę, tak. Mogę zapłacić? A co bym pan chciał? Chciałbym to, no wszystko. Dobrze, to będzie jakieś 3 miliony, proszę pana. Dobrze, płacę. Cyk, proszę. O, dziękuję, proszę pana. Yo, mam furę. Wydałem mu 3 miliony z kar... O nie, to chyba... Nie, no raczej się nic nie stanie. Jazda! Wbijam do taty, muszę mu wszystkim powiedzieć. Halo, tato. O, syneczku, właśnie to dla twojej mamusi prezent. Tato, w ogóle ja widziałem mamę z jakimś panem, którym się całowała. Co, nie, jak to? Nie, to koledzy na pewno musieli być. No chyba tak, racja, masz rację. Dobra, tato, to ja pójdę spać w moim pokoju. Niestety mamy tylko wannę. O, dobra, powrót do domu. Okej. Okay. O, cześć mężu, właśnie wróciłam z pracy. Tak, z pracy. Halik, ale po co kłamić? Wiem, co robiłaś. Co robiłam? Ja byłam w pracy, sprzątałam, tak. Tak, zarabiałam duże pieniądze. Halinka, zdradzasz mnie, ale co z naszym synem? Nie pomyślałaś o nim, on się załamie. Wiesz co, będę przychodzić do synka raz w tygodniu z moim nowym mężem. Nie, Halina, to jest już nasz koniec, nie pozwolę ci się spotykać. Z naszym synem nigdy więcej go nie zobaczę. Nie możesz tak robić. Wiesz co, wychodzę stąd do mojego nowego chłopaka, pa. On jest bogaty i kupuje mi Lamborghini. Co ona mi zrobiła? O, cześć Albercie, wiesz kiedy Sebastian wróci? Wie pani, nie wiem do końca. A co, pani czeka na niego, tak? Tak, właśnie mojego ukochanego Sebastianka. O, czekaj, właśnie chyba wchodzi, słyszę kroki. Halo, Sebastian! Przygotowałeś wszystko na naszą randkę? Kto ty jesteś? Ja jestem dziewczyną Sebastiana. Ja jestem żoną Sebastiana! Co to ty robisz? Czemu jesteś w moim domu? Nie, czyli Sebastian? Nie, czyli Sebastian tak naprawdę nie jest ze mną. Nie, Sebastian, co ty mi zrobiłeś? Syku, co my teraz zrobimy? Nie wiem, tato. Mama nas opuści... Ej, czekaj, kto puka do naszych drzwi? Mamo? Halo, synku, mężu, przepraszam, ja żałuję, ja nie chciałam. Jezu, co ty mi zrobiłaś? Nie pozwolę, abyś wróciła, nie. Mamo, jesteś naprawdę chamska. Przepraszam was. Tato, czy pogodzisz się z mamą? Synku, nie wiem, tego dowiemy się w kolejnej części. W dzisiejszym odcinku dwóch bliźniaków poznało się po latach. Jeden był porzucony, a jeden bogaty. Richard, ja nie chciałam mieć bliźniaków. Dlaczego mamy bliźniaków? Wiesz, czasem się tak dzieje. Ja nie chciałam mieć takich samych dwóch synów, wiesz co? Nie, ja muszę jednego wyrzucić. Nie wiem, co się dzieje, jestem za mały. Ma, co ty robisz? Tak będzie lepiej, synku, tak będzie lepiej. Niestety, ale ktoś inny cię musi adoptować. Mamo. Ała, połamałem sobie kości. Chłopiec, cześć chłopiec, adoptować cię. O, kto się tu tak porzucił? Nie, proszę, nie, ja mam rodzinę, ja mam, znaczy nie wiem, nie, nie mam rodziny. A gdzie mieszkasz? Czasem w śmietniku, czasem tam. Synku, oto twój nowy dom, tu będziemy mieszkać przez jakiś czas. Co to jest, tato, przecież to jest jakiś tanetny, co nie? A co to jest za telewizor w ogóle? To nie telewizor, to twój pokój. Co? Jak to mój pokój, co? Co ty gadasz? Ej, tato, czemu mnie tu zamknąłeś? Tu mało powietrza. Fajnie, synku, tu będzie twój pokój na razie. A tutaj, synku, jest kąpiel. Tutaj, tak? Nie, w kibelku, bo tutaj nie ma wody. Co? W kibelku mam się kąpać? To jest bez sensu, no. Dobra, już się... O Jezu, nie, fuj, ohydny ten dom jest. Myśleliście, że żeby grać w piłkę trzeba być bogatym, co? Nie, wystarczy mieć wiaderko. Wiaderko i kule mięsną od taty. Gramy, let's go. Odbij, aj, no i wyleciała. Dobra, mam jeszcze piłkę przebitą. Nie, proszę, bronię. Nie, no i przegrałem, no. Takie granie nie jest fajne, dobra. Och, mam już 12 lat, wszystko jest spoko. Troszeczkę starszy jestem. Telewizor nawet działa, tata, jak ty to odpaliłeś? Myślałem, że on nie działa.
Paniczu Fajrołcie, przygrzać wodę? Iście, panie Albełciku. O, taka gorąca woda jest dobra? Tak, tak, i proszę złotem posypać. Kaskę, proszę, proszę, dobrze się kąpię, proszę. Tak, oczywiście, tylko na Paweł troszeczkę jeszcze poproszę. Teraz mydło z najczystszego złota, proszę, mydełkiem. Dobrze, przygotuję panu śniadanie, najlepsze ze złota burgery, proszę, no. O tak, mój ulubiony, o tak, bąbelki. Tak, bąbelki z najwyższej jakości, proszę. Siał w Robloxie, bo pytałeś Robuxy jakieś? No, Albełciku, musimy kupić 10 milionów łobukców. 10 milionów to kosztuje miliony złotych, wiesz o tym? Wiem, ale to jest karta mojego taty, płacie. O, no to zmienia sytuację. Dobrze, doładowujemy 100 milionów robuxów. Proszę, jest pan najbogatszym człowiekiem na Robloxie. Jestem najbogatszy, juhu! O, Albercik, dobrze, że go tu przywiozłeś. Jaki szczęśliwy jest. Dostaniesz podwyżkę, 100 milionów teraz będziesz zarabiać. Mamusiu, a czym dzisiaj jedziemy? Synku, spójrz w górę lepiej. Mamusiu, czy to jest nasz prywatny helikopter z twojego garażu? Juhu! Halo, witamy, jestem pilotem tego samolotu i wsiadajcie! O, spóźniłeś się trochę, gościu, szybciej mogłeś. Ej, tato, ja nie wierzę, że idziemy na lody, przecież to moje marzenie było, wiesz? No, synku, tylko mamy pół gałki na dwie osoby. A, no to i tak spoko, dobra. Ja nie wierzę, po prostu lody! Mamusiu, a wykupimy dzisiaj cały sklep, czy tylko 100 gałek? Synku, no zobaczymy, nie gadaj tyle, bo... O, dobra, wylądowaliśmy w końcu. Richard, odleć tym samolotem do domu. Tato, starczyło ci na gałkę? No proszę pana. Na $1 to wystarczy na gałkę, co to za jakieś ceny są dziwne, no. O Jezu, mojego tata nie stać na jedną gałkę lodów, no. Może to nie jest aż tak fajne. O, ale tam rodzina. Ej, czekaj się, on wygląda bardzo podobnie do mnie. Tylko idę do toalety na chwilę, dobra? Oczywiście, mamusi. Oby te toalety były ze złota, o Jezu. Ty, mały. Ej, ty duży, czemu wyglądasz tak jak ja? Czemu ty wyglądasz tak jak ja? W ogóle też się zobaczyłem, no. Jedyna różnica między nami to jest to, że ja mam złoto, a ty śmierdzisz. Nie śmierdzę. Ej, no... stary, skoro wyglądamy tak samo, to jest po prostu niesamowite. Czyżbyś był moim bratem bliźniakiem? To jest możliwe w ogóle? A co jeżeli byśmy się zamienili na jeden dzień życiami? Co ty na to? I to jest świetny pomysł, bo mi się rzuciło bycie takim bogatym. Dobra, to przebierzmy się w swoje ciuchy. Dobra, masz moje, o, masz tutaj mój smród, proszę. Wow, ale to są ciuchy, ej, one są tak wygodne. Nigdy nie byłem w czymś takim. A tobie jak się siedzi? Po pierwsze zimno, po drugie śmierdzi. Ty sobie tak chodzisz. Dobra, no tak, ale weź na jeden dzień chociaż, no. Chowaj się szybko na moje miejsce, dawaj. Co jest? Dobra, u mnie weszli. Kupiłem już lody. Ej, czemu ty tak dziwnie śmierdzisz? Wcale nie, mamo. Tak dziwnie mówisz, jakby troszeczkę... Nie, wydaje mi się. Idziemy z tego sklepu, słabe tu lody, nie ma złotych. Spoko, lecę. Tylko, nie stać nasz na lody, chodź do koszyka, bo to jest naprawdę najgorszy sklep świata, dawaj. Czemu jedziemy koszykiem, to nie ma sensu. No dla zabawy, synku, no. Co jest grane? Mam własnego kamerdynera, czyjcie to, mam z ziomków, o, moi ziomki z bloków. Siema, ziomek z bloku, pamiętam cię, graliśmy razem w piłkę. Stary, dałbyś 2 grosze, bo nie mam na bułkę. Jezu, stary, wiesz co ja ci dam? Ja ci dam worki z pieniędzmi, $100,000, proszę. To jest dla ciebie, bo byłeś moim ziomkiem kiedyś, proszę, to jest dla ciebie. Co ty gadasz? Ja dziękuję. Czy ja mam własne piętro? Ja nawet pokoju nie miałem wtedy własnego, ja miałem sejfik jakiś. Własne piętro, własna łazienka. Jo, cię kręcę, to jest kozacko. Ej, a co mam na Robloxie? Sprawdzę sobie. O ja mam nawet komputer, co? Nie wierzę, ej, Roblox, uwaga, 100 milionów robuxów, what the... Mogę kupić wszystko. What? Mogę kupić wszystko totalnie. Paniczu, jak to mnie nie pamiętasz, że jestem twoim kamerderem? Znaczy pamiętam, przepraszam, no. Zapomniało mi się, no. Dobra, dzisiaj w złocie kąpiel, jakiś grill. Co? Złoto i grill? What? Ja nigdy nie słyszałem takich słów. Dobra, ja poproszę wszystko, co jest w ofercie. O ja, jaki luksus. Ale fajowo, nie? O, ale bąbelki, Jezu. Jaki luksusik, serio. Nigdy takiego nie miałem. Ach, jestem wykąpany w złocie. O nie. Ktoś tu potrzebuje pomocy. O nie, jakiś biedaczek. Halo, przepraszam. Daj pan 2 złote, nie mam na bułkę. Czekaj, masz tutaj, proszę, iPhone'a chcesz? Proszę, to dla ciebie. Proszę, jeszcze masz tutaj tablet. Co, nie wierzę, serio? Tak, weź jeszcze mój komputer i weź $100,000. Proszę, to dla ciebie. Ja mam tyle, że niepotrzebne mi. Jezu, stary, jesteś najlepszy, chodź tu, przytul się. Chodź, no, proszę, no. Zamieszkaj w najlepszym domu za te pieniądze, naprawdę. Dobra, Roblox, tu kupuję najlepsze rzeczy. Paniczu, proszę, wybierz jakieś auto z karty taty. To auto z karty taty? Co ty gadasz? What the... Gdzie my jesteśmy? Czy ja mogę kupić każde stąd auto? Szybko, dzień dobry. Mogę się auto stąd wybrać, proszę? Za ile? Nieważne za ile, za miliony. Ej, czekaj.
Czołg. Biorę czołg, biorę czołg. A, to jest już twoje, proszę. Jest, mam czołg, nie wierzę w to. Wsiadaj kamerdyner, jedziemy, możemy strzelać. Rozwałka totalna. Dobra, dzisiaj jest mega ważne spotkanie. Spotykam się z prezydentem miasta Brookhaven. Czajcie to? To jest najważniejsze w moim życiu. Dobra, biegnę. Dzień dobry, proszę pana. No ogólnie to się troszeczkę stresuje, no. Ale chciałbym, żeby pan wprowadził zoo. Zoo, ty chcesz zoo? Weź ty w ogóle, idź stąd. Ja chciałbym zapłacić wszystko, co mam. 100 miliardów? Dobra, robię zoo. Po pierwsze, tutaj worek kasy z milionem. Proszę, tutaj milion. Karta mojego taty, to ja tutaj zapłacę. Cyk, 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 cyk. O, no. I to tyle. Dobra, idziemy to budować. Zgłaszam robotników. Czaj się to. Udało mi się zoo zbudować w Brookhaven. Coś, co moi widzowie prosili. Yes. Nie wierzę, że będzie zoo w Brookhaven. Serio? Ja. Dobrze, panowie. To w tym miejscu chciałbym zoo. Czy to jest możliwe? No grunt trochę niestabilny. Ale dobra, damy radę. Jest. Ja ci kręcę. Moje życie jest najlepsze. Ja mogę robić dosłownie, co chcę. Dobra, oni chyba tam zaczynają budować, widzę. Dobra, zaczynają. Ale zanim zbudują, idę na koncert. Uwaga, z okazji otwarcia zoo. Chciałbym zaśpiewać koncert, tak, zapłaciliśmy wam, żebyście tu przyszli, to jest trochę smutne, ale 3, 2, 1. Otwieramy dzisiaj zoo, ej. I dobrze się czujemy, macie tutaj hajs, złapcie go, bo inaczej się tutaj zjemy, co? No, także to tyle. Słuchajcie, nie wierzę, że to się dzieje, otworzyłem zoo. Budowali mi zoo, pan prezydent zrobił dla mnie zoo. Jeszcze raz zoo. Ja cię kręcę, no. To jest moje marzenie było. Witam wszystkich na otwarciu zoo, dzień dobry. No. Zapraszam, wchodźcie, wchodźcie. To jest otworzone. Jej, jej. O, super, Jezu. Chcę sam zobaczyć w ogóle, jak to zoo wygląda. O, tu jest małpka nawet, zobaczcie. Ło, co jest? Ja, ale kozackie, to jest, nie wierzę, że zoo jest Brookhaven. Dobra, tam mamy dalej, tam mamy pingwiny. Pingu, pingu, pingu. Ej, nie, oh no, oh no, oh no. Czy tu jest wielki dinozaur? O, ja się kręcę, ale to jest wielkie. Nie. Czy tam jest rekin? Jak oni to zrobili? Jak oni go sprowadzili? To jest rekin azjatycki. Wskoczę tu. O Jezu. To jest atrapa. Ale fajny, ale nie. Ogólnie to napiszcie, jak się wam podoba zoo, widzowie. Jo, no to aligatory są, ale fajne. Siema, aligatory. Ale tam nie wchodzę. Dobra, idę przywitać jeszcze innych gości. O, cześć bracie, siemano. Faj, bo co to za brzydkie zoo? Po drugie, ja chcę wrócić do mojego starego życia. Czemu trzymasz tą siekierę? Bez przesady. Bo chcesz mi oddać chyba mój stół i moją rodzinę? Ale mi się tak fajnie żyje jako bogaty, no. Co to za zoo w ogóle? Nie oddawaj! Nigdy ci nie oddam mojego życia! Ja chcę zoo! To jest moje życie, dawaj. To jest moje od dzisiaj! No dobra, dobra, Simonek, stój. Musimy się pogodzić, wiesz? Ja ci oddam twoje życie. Ej, a co jeżeli by nasi rodzice byli znowu razem? No w sumie moja mama rzuciła mojego tatę. Ej, to spróbujmy ich zeswatać. Dobra, będzie idealnie, będą razem od teraz i będziemy braćmi. Ej, a czekaj, czy ten dinozaur nie wygląda ci nieco podejrzanie? Simon, uciekaj! Co jest, czemu on ruszył? Kto go tu wpuścił? Uciekajmy, dobra. Chodźmy zeswatać rodzinę, a to co chyba usuniemy stąd, bo to jest... No synku, ja nie wiem, czy chcę iść, wiesz, ona mi i tak nie polubi. To nie martw się, chodź, szybko, chodź, dawaj, dawaj. Synku, ja nie wiem, czy ja chcę tam iść, trochę się stresuję. Musisz, wszystko będzie dobrze, tatuś na pewno cię polubi. O, to tutaj, proszę, proszę, proszę. No, no. Czemu tak śmierdzisz? A czemu ty tak pachniesz? U nie. Proszę, tu kwiaty, wydałem wszystkie pieniądze na te kwiaty, proszę, dla ciebie. Wiesz co? Piękne są. Wiesz co, kocham cię, chodź, bądźmy razem. Serio? Dobra. Jest, udało się? Dobra, wiesz co, może chodźmy stąd. Dziecko, które zostało źle wychowane przez rodziców, było agresywne i do śmierci. Oglądajcie to odcinek do końca. Ryszardzie, zobacz, mamy tak piękne dziecko, ono będzie naprawdę idealne. Nie, jest okropne. Ryszardzie, masz tak się nie wypowiadać o naszym dziecku. Czemu nasza córeczka gra na laptopie, he? Obi gra? O nie! Tato, czemu zbiłeś mi mój laptop? To widzę cię, tato, idę stąd, nie lubię mojego brata. Nie umiem mówić jeszcze. Co to jest za pies obok cię? Nie będzie tak, zabieram go do sejfu. Nie, pieska nie, aj. Co ty, gryzie się jeszcze? Nie, dobra, ja wychodzę z mamą, siostra się tobą zajmie. Aj, ugryzę cię, zostaw mojego pieska, ale mój tata jest niemiły, no. Dobra, córka, zajmujesz się bratem albo dostajesz szlaba na zawsze. Co na zawsze? Ja nie lubię tego bachora, no. Siostra, uwielbiam cię. A ja ciebie nie, bracie. Siostra, ja cię uwielbiam, jesteś najlepsza, wiesz?
Dobra, bracie, tu jest twój pokój, wiesz, pobaw się tutaj, no. Ja cię tutaj zamknę na klucz, pa pa. Co? To jest ale słaby pokój mam, no. Ha, no, siostra! No, jestem za mały, żeby otworzyć drzwi. No nie mogę. Ale jesteś słodki. Co ja słyszę na górze? Dobra, wyjdę. Jest, udało się, super! Czy ja mogę? Po schodach jest. Nie mogę, dobra. O, jest, udało się! Teraz powoli muszę wchodzić, bo się uczę dopiero, co nie? Dobra, co się. Czy moja siostra jest z chłopakiem? Co jest? Ej! Co? Ej, siostra ma chłopaka, siostra ma... Ej, ty, bachorze, spadaj stąd, rodziców nie ma. Siostra ma chłopaka. Nie, nie będziesz mi wchodzić do mojego chłopaka, idziemy do kibelka. Co? Halo, siostra, nie, proszę, nie, nie, proszę, co? Zamykam się tu, Siostra, proszę, nie. No i mnie zamknęła, bo jakiś chłopak do niej przyszedł, to jest najgorsze życie na świecie. O, tato, jest, cześć. No, czyli, dlaczego ty siedzisz w sejfie? Siostra mnie zamknęła. Dobra, nie, za to usuwamy ci kodu na Robloxie, a siostra ma strzaba. Ale to nie ja, to moja siostra mi tu wrzuciła, ale no. Ale ty też musisz mieć za to konsekwencje. Nie, proszę, tato, nie. Na Fit 4 i Road nie. Usuwamy i... Nie, tylko nie Fit 4 i Road, tata. Jestem teraz już wkurzonym dzieckiem. Rodzice mnie tak nauczyli, więc teraz ja będę złym dzieckiem. Tata mi usunął konto, nie. Tam będzie wojna, musisz walczyć o zabawki, o wszystko. Wojna, dobra, wojna, tato, dobrze. Okej, to po pierwsze, to skoro to jest wojna, oddawaj mi tą coś tam, dawaj hipopotamka, no, tata mi tak kazał, wiesz? Mam hipopotamkę, a ty nie. O, jak fajnie. Proszę pani, dzień dobry, jestem złym dzieckiem, mam hipopotamkę tej dziewczynki. Odłóż to, raz, dwa. Nie, Dzwoni do twoich rodziców. A co mnie to interesuje? Biorę sobie dzieci, bawię się nimi, bo jestem bully jak mój tatuś. Proszę pani, to jest nie fair, że pani mojego tatę wzywa innych, nie. Ale ty nabroiłeś. Tata, cześć, wiesz, że wszystkich pobiłem jak kazałeś? No i dobrze, tak ma być. Takie złe nawyki, że bije dzieci, zabiera im zabawki, to jest w ogóle nie fair. Nauczyć dobrych manier. Już jakieś złe nawyki, to tylko stąd, do widzenia. Super, pierwszy dzień w przedszkolu, ale lubiłem te dzieci. Dobra, synku, ona nie będzie tak nami pomiatać, nie damy się, nie damy po prostu się wygrać. Wracamy tam? Wrócił, nauczył pan syna dobrych manier? Tak, nauczyłem, panią na was nauczę. Proszę mnie zostawić, halo. Nie, tato, to chyba nie jest tato, zostaw tą panią, bez przesady, no. Proszę pana, proszę mnie zostawić, co pan robi? Co? Tato, co ty narobiłeś? Tak, to bywa problemu, synku. Widzisz ten dom? Widzę i widzę tego milionera z telewizji, no. Idź tam po cichu, ja zostanę przed i będę obserwować. No dobra, idę. Trochę się stresuję, dobra. Uwaga. Halo, stać, policja. Proszę pana. Co jest, halo, co ty robisz? Przykro mi, ale muszę. Oddaj pieniądze. Raz, dwa, otwieraj, no, jak tata kazał, no proszę. Teraz wyjmuję kasę, na spokojnie, dobra, dzięki. A ty możesz iść, co nie? Jak ja mam stąd zejść, proszę pana, pomoże mi pan? Co pan robi? Ała, tato. Żyję? No nie, w sumie nie, masz pieniądze, masz wszystkie. Mam, góry. Tato, masz, proszę. A co ze mną? Tato, wziąłeś Tato, ała, tato o mnie zapomniał. Ach, pierwszy dzień w szkole dla starszych dzieci. Wchodzę do środka. Ej, ty, dawaj kanapki, widzę, że jesteś nowy. Czy ty jesteś bullerem? Ty myślisz, że będziesz mi coś mówić? No, a co? 3, 2, 1, a masz! Wkurzyłeś bullera. Przestań, proszę, złamałeś mi kości. Nie będziecie ze mną zadzierać, rozumiecie? Ej, ty! Dziewczyno, dawaj mi telefon, bo chcę taki mieć, bo nie, tato mi nie kupił nic. O, dzięki! Dobra, mam telefonik, ale fajny. Ej, ty, może dasz mi robuxy, co? Może dasz mi robuxy, he? Proszę, daj mi robuxy. No dobra, masz, proszę, bierz ile chcesz. O, jeszcze kanapeczkę wczorajszą, dziękuję. O, masz, zjem te robuxy, no, dzięki, dobra, idę sobie kupić pizzę za to. Albo po prostu ukradnę, bo jestem bully. Z auto jakiś chyba ma problem do mnie, co? Masz problem do mnie auto? No to będziesz mieć problem. Masz auto, masz, rozwalam je. Miałeś problem, to masz. O, podpaliłem. To chyba jest auto dyrektora, o nie. Panie Fajrocie, wyrzucam pana za to ze szkoły. Co mi pan to zrobił z autem? Proszę pana, zabieram panu to auto, skoro pan go nie chce. Oddawaj to, Ryszard, ty draniu. Muszę uciekać jak najszybciej, muszę uciekać szybko. Tato, cześć, tato, przywiozłem nam auto za darmo. Przecież jesteś ze mnie dumny?
tak piękne, ale słuchaj, twoja mama odeszła niestety. Mama, mamo, tylko nie to. A ty, tato, czemu jesteś taki smutny? To jest zawał, ale pamiętaj, musi być dobry, tak? Źle cię wychowaliśmy. Nie, tato, tylko nie to, nie odchodź przeze mnie. Nie, tato! Będę już dobrym człowiekiem. A to pamiętaj, że ci kochałem zawsze. O, byłeś moją inspiracją. Ukradłem te kwiatki dla ciebie, ale ja już będę dobrym człowiekiem. Nie będę nikogo kradać, nic nie będę. Chcę zacząć nowe życie, jak lepsze czuło. Halo, stać, policja, ukradłeś auto. Chciałem być dobry. Ach, mam 45 lat, siedziałem tyle w kiciu, ale czemu ja tak urosłem? A, widocznie takie geny. Halo, proszę pana, wypuści mnie pan to dzisiaj! Albo sam wyjdę! O, przepraszam, już miałem być dobrym człowiekiem. Proszę pana, czemu jest pan taki przerośnięty? No wie pan, no troszeczkę jestem duży. Ach, jestem bulerem przecież. Dobra, muszę znaleźć jakąś pracę po tym więzieniu. Halo, halo, dzień dobry, proszę pana, szukam pracy, dopiero co wyszedłem z więzienia. Dobra, dostajesz tę pracę, bierz tabliczkę i przebieraj się w hot doga. Będziesz reklamować nasze lody. Chyba hot dogi, tak? Hej, dobra, dostałem pracę. Hot dogi, darmowe hot dogi, znaczy płatne, ale zapraszamy. Jestem mega dużym hot dogiem. Siemka, siemka, dziecko. Wbijaj do hot doga, tam. Proszę, ty też, proszę. Tam, proszę. Jo, ale mi dobrze idzie, ile ja zaganiam. Ej, człowieku, ty dostajesz podwyżkę. Proszę, zapraszam. Tutaj hot dogi najlepsze. Jo, jaka kolejka się zrobiła. Na, hot dog sobie chodzi. Ale wiecie co? Już nie chcę tutaj pracować, znudziło mi się trochę. Wszedł do wojska. Panie generale, witam pana, jestem wojskowym. Idziemy na wojnę? Idziemy, zapraszam tam, no szybko. Dobrze, czemu tylko we dwójkę? Halo, przecież to jest słabe chyba, nie? Niestety mały budżet, więc tylko tyle razy. Nie, tak mało żołnierzy, dobra, widzę ich, strzelamy. Strzelać, panie generale, żyje pan? Strzelać, ja. Nie, pan generał dostał, panie generale. Nie, dobra, muszę go uratować. Strzeliłem go. Dobra, dostał jeden. Dostał drugi. Dobra, dostali dwaj. Trzeci. Leżą. Dobra, to chyba wszyscy. Dobra, panie generale, żyje pan? Halo. Powiedz moim dzieciom, że je kochałem. Dobra, pomogę, powiem im, dobra. Czy wszyscy leżą? Tak? To chyba wszyscy. Ile tu ludzi zginęło, nie. Dobra, może im też pomogę w sumie, chociaż... co?